komunikat organizacyjny. Ja pozwolę sobie go wygłosić przed oficjalnym posiedzeniem. Być może nie uszło Państwu, uwadze, że na sali nie znajdują się napoje, z wyjątkiem oczywiście tych z Państwa, którzy sobie zabezpieczyli już jakieś napoje. Więc informuję, że na tą salę nie wolno wnosić jest żadnych napojów, ze względu na to, że sala jest to po remoncie. I zachodzi obawa, że zabrudzi się Państwo coś. W związku z tym informuję, że jedyną szansą, żeby się napić wody albo kawy, jest organizować to w trybie samopomocy. Katering znajduje się na parterze. I Państwo jesteście uprzejmie proszeni o tak, o skorzystanie z przerwy kawowej po pierwsze. Po drugie, jeśli ktoś nie może wytrzymać bez napojów, to trzeba je sobie nielegalnie przynieść. Witam serdecznie. Jako, że tak powiem, troszkę związany z tym miejscem, pozwolę sobie powiedzieć, że jesteście Państwo otwierający tą salę po nocnym remoncie. Pierwsza zmiana, którą powinniście zauważyć, to jasne stoły. Ściany zrobiły się jasne. Uważam, że to jest symboliczne, że tak powiem, że ministerstwo rozjaśniało, jeśli chodzi o główną salę ministerstwa. Drugie, pani dyrektor generalna strasznie jest też dumna z tego, że jest nowy, jak to się nazywa, wykładzina, tak? Nowa wykładzina. Chciałem kartę powiedzieć, ale to wykładzina się powinno mówić. Nowa wykładzina. Nie wiem, może za ciemno trochę? Nie będziemy oceniać. Trzecia rzecz to faktycznie, ponieważ sala w nocy była remontowana, wczoraj była zrywana podłoga, w nocy kładli, to mamy dzisiaj szansę mieć przerwę w warunkach, że tak powiem, cywilizowanych, zamiast pić kawę i herbatę. W trakcie posiedzenia zrobimy przerwę i na dole jest przygotowany katering dla Państwa. Tyle tytułem wstępu. Jeżeli Pan Przewodniczący, Współprzewodniczący pozwoli, to jeszcze dwa komunikaty. Pierwszy komunikat, że niestety, ale dzisiaj mam samolot, na który mam bilet, więc przeproszę Państwa z góry, że w pewnej chwili po pierwsze się będę musiał odprawić, więc proszę o wyrozumiałość. Druga historia, to chyba tyle, no znaczy zastanawiam się, czy rozumiem, że Państwo w czasie tego cateringu będziecie mogli sobie życzenia złożyć, ale będę musiał chyba Państwu teraz złożyć, żeby jak będę się oddalał po angielsku, to żeby już nie przeszkadzać. Tak, dokładnie tak. Chciałem życzyć spokojnych, radosnych świąt, dużo sukcesów w nowym 2017 roku. No a całemu sektorowi, żeby pod nowym światłym przewodnictwem nowego pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych rósł w siłę i się rozwijał. Pani dyrektor mi podpowiada, że nie sektor, tylko społeczeństwo obywatelskie, no ale rozumiem, że sektor ma różne odcienie także obywatelski, więc to jakoś tam to samo jest. Tyle jeśli chodzi o moje komunikaty. Panu współprzewodniczącemu oddaję głos, żeby nas poinformował, co dzisiaj będzie w programie. Tak, dzień dobry Państwu. Macie Państwo przesłany przez Departament porządek obrad. Tradycyjnie chciałbym zacząć od zapytania, czy do tego porządku macie Państwo jakieś propozycje uzupełnień czy zmian. Pan Witold Zakrzewski, proszę. Ja muszę jeszcze sprostować. Oczywiście chodziło o pełnomocnika do spraw społeczeństwa obywatelskiego, a nie pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych. Przepraszam bardzo. Panie Przewodniczący, wnoszę o zmianę porządku poprzez dodanie punktu przyjęcie stanowiska Rady w sprawie informacji, jakie ukazały się w mediach publicznych w sprawie organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jest to o tyle istotne, że te informacje spowodowały dosyć duży niepokój w środowisku organizacji i Rada jako takie ciało
doradczo-konsultacyjne powinna zająć swoje stanowisko w tej sprawie, a zespół Rady takie stanowisko przyjął. Druga sprawa, wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego rozwiązania umowy z Fundacją Autonomia. Sprawa jest z ostatnich paru dni. Dobrze by było, żebyśmy może trochę więcej dowiedzieli się na ten temat i żeby Rada zajęła w tej sprawie stanowisko, co dalej z tą sprawą, bo to też jest rzecz dosyć niepokojąca, że w trakcie realizacji zadania publicznego rozwiązuje się w dosyć nietypowy sposób umowę z organizacją, która realizuje zadanie publiczne. I trzecia sprawa to sprawa dotycząca przepisów organizacji ekologicznych. To też z ostatniego czasu jest sprawa, że no, powstają przepisy, które będą ograniczać organizacjom ekologicznym udział w działaniach związanych z prawem ekologicznym. Dziękuję. Pan minister. Znaczy tak, chyba mam głos przeciw, ale jeśli chodzi o sytuację z mediami, to rozumiem, że faktycznie jest temat ważny. Wydaje mi się i chciałbym Państwu zasugerować, żebyście potraktowali, że jest to stanowisko strony strony pozarządowej. Powiem dwa zdania dlaczego. Po pierwsze, dlatego, że jak Państwo wiedzą, jesteśmy w trakcie ogólnopolskiej, może tak w cudzysłowie powiemy, dyskusji na temat roli mediów wobec rządu i polityków. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że podkreślając zawsze, że w Polsce demokratycznej wywalczyliśmy, że media mają prawo być niezależne, więc nie uważam, że powinna strona rządowa zajmować stanowisko i oceniać funkcjonowanie mediów. I to jest moja propozycja, żeby Państwo jednak w ramach strony pozarządowej potraktowali, że mówimy o sprawach na styku sektora pozarządowego i mediów, a nie na pewno rządu i mediów, bo na pewno nie będziemy się jako rząd wypowiadać, jak mają funkcjonować media i jak mają informować. Jeśli chodzi o drugi temat fundacji czy stowarzyszenie Autonomia, to nie ukrywam, że możemy to sobie wpisać w któryś punkt posiedzenia, ale codziennie podpisuję ileś wypowiedzeń, umów, decyzji o zwrocie dotacji, wystąpieniu do sądu, do komornika i tak dalej, z tego względu, że Państwo muszą pamiętać, że mamy rocznie około, nie wiem, 400-500 umów, spraw, które wymagają po kontrolach naszych lub po rozliczeniu podjęcia decyzji o rozwiązaniu umowy, zwrocie dotacji, zwrocie nienależnie pobranej dotacji lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem jest sporo. I możemy o tym powiedzieć, bo ja nie ukrywam, że jestem tym bardzo psychicznie, przeżywam psychicznie, bo w sumie zamiast dotacja być szansą dla organizacji pozarządowej na aktywność obywatelską, często jest powodem, że osoba, która w dobrych intencjach podjęła się działalności społecznej własnym majątkiem, odpowiada za niedopatrzenia, błędy lub nadużycia, które niekoniecznie popełnił wprost prezes czy członek zarządu stowarzyszenia. Jest to problem niewidoczny, o tym nigdy nie mówimy.
ale to są często kwoty, które po pewnym czasie dochodzą jeszcze odsetki i zaczynają być naprawdę trudne, a często podpisuję decyzję o zwrocie i jeżeli często są osoby, które już nie są prezesami, tylko byli w trakcie realizacji, często to są osoby starsze, bez dochodów. Tych sytuacji takich bardzo bolesnych społecznie jest dużo i można by kiedyś na ten temat podyskutować. Mieliśmy w tym roku nowelizację ustawy o działalności pożytku, jeśli chodzi o wykaz organizacji uprawnionych do 1%, bo także był bardzo mechaniczny zapis, że minister ogłasza listę organizacji upoważnionych do tego, żeby mogły otrzymywać środki z 1%. Natomiast minister nie miał żadnej możliwości uwzględnienia, odwołania, że ktoś z przyczyn obiektywnych w terminie nie złożył sprawozdania albo spóźnił się ze sprawozdaniem. Więc tego typu... I tutaj w ustawie o pożytku zmieniliśmy ten zapis, że w sytuacjach, gdzie niezłożenie sprawozdania w terminie jest wynikiem czynników niezawinionych, będziemy mogli rozpatrywać te odwołania i uwzględniać, że spóźnienie jest niezawinione i że organizacja nie wypada z listy podmiotów upoważnionych do 1%. To nam się udało zrobić. Może warto także podyskutować kiedyś, czy zapisy, jeśli chodzi o rozliczanie dotacji, realizowanie umowy, może także trzeba przedyskutować, ale to pan musi się zastanowić, czy dobrze by nie było, jakby zespół się tym zajął. Natomiast nie ukrywam, że nie mam czasu przy podpisywaniu tych pism patrzeć, jak się nazywa fundacja, jak się nazywa stowarzyszenie, czytać, jak wyglądała umowa. Mam zaufanie do moich współpracowników. Natomiast chciałbym też państwa poinformować, że w ramach Departamentu Pożytku Publicznego, Ekonomii Społecznej i Pożytku jest Wydział do Spraw Kontroli. Mam zaufanie do tych ludzi i do kierownika tego wydziału. Natomiast jeżeli pan chce dyskutować o tym, komu, z kim rozwiązywać umowę, z kim nie rozwiązywać, czy wyniki kontroli są właściwe, no to jest temat na inną dyskusję. Na pewno w umowach, które podpisujemy, są przepisy, w jakich przypadkach można umowę rozwiązać i są przepisy także, że w sytuacji spornych można się odwołać do sądu. Jeżeli pan chce zastąpić sąd, no to uważam, że trzeba by zmienić całą filozofię funkcjonowania i współpracy między sektorem rządowym a pozarządowym i możemy też o tym podyskutować, ale musi pan patrzeć na to jako na zjawisko, a nie jako na pojedynczą sprawę, czy ktoś z departamentu jest w stanie określić, ile mamy spraw, gdzie żądamy zwrotu środków finansowych. Na pewno idzie to w dziesiątki, jeżeli nie w setki. Także możemy przygotować taką informację dla pana przewodniczącego zespołu, jeżeli sobie życzy. Przygotujemy informacje, możemy przygotować także z jakiego powodu różne rzeczy możemy. Natomiast niech pan nie odbiera prawa organizacji, której została wypowiedziana umowa, do tego, żeby się odwołała do sądu i w sposób formalny wyjaśniła tą sytuację. A jednocześnie niech pan nie podważa kompetencji pracowników departamentu, bo uważam, że nie ma pan twardych dowodów, że to, co robią niewłaściwie, niedbale, byle jak i tak dalej, i tak dalej. Trzecia rzecz, to już nie wiem, co było, autonomia, jak to się nazywało? Autonomia była, były media, a trzecia sprawa jaka? Ekologia. A, ochrona środowiska. Rozumiem, że i to też nie wiem, bo się ochroną środowiska nie zajmuję. Natomiast chodzi o to, że ustawa została uchwalona? Tak. Znaczy zapis?
Panie ministrze, zapis ustawy, którą przyjęto, powoduje to, że część organizacji wypada z możliwości uczestnictwa w konsultacjach społecznych, w działaniach dotyczących ustaw, dlatego że po prostu no, stworzyliście państwo warunki, gdzie są warunki brzegowe, które części organizacji, które dotychczas uczestniczyły w działaniach ekologicznych, są po prostu wykluczane. Zwracał się pan do współprzewodniczącego Rady Działalności. Nic nie wiem, żeby Rada Działalności się do tego przyczyniła. Natomiast też sprawdzimy, czy mieliśmy do zaopiniowania ten projekt ustawy. Jakie było stanowisko Rady w tej sprawie? Na ile została udzielona odpowiedź na to stanowisko Rady? I możemy to spokojnie wyjaśnić. Przepraszam, chciałbym złożyć konkretne propozycje ze względu na to, że mamy dość obszerny porządek dzienny dzisiaj dotyczący tych trzech spraw, które tutaj podniósł pan Witold Zakrzewski. Może zacznę od sprawy numer dwa, czyli Fundacji Autonomia. Przepraszam, dziękuję. Fundacja Autonomia zwróciła się do Rady Działalności Pożytku Publicznego w tej sprawie również, ponieważ się zwróciła, to zwykle załatwiamy to tak, że prosimy zespół do spraw interwencji, żeby się danej sprawie przyjrzał i proponował, żeby tą sprawę w ten sam sposób załatwić. Jeśli chodzi o naszą kompetencję w tej sprawie, to ona wynika z artykułu 35 ustęp 1 punkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jest to udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi. Ten ustawodawca nie wyklucza tutaj Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spośród tej grupy organów administracji publicznej, nadając zarazem, oczywiście jesteśmy organem doradczym ministra, ja chciałem to wykończyć mówić, w związku z czym wydaje mi się, że możemy tą kwestią w tym trybie normalnym, jaki zawsze robimy w takiej sytuacji, się zająć. Natomiast podzielam absolutnie opinię współprzewodniczącego, że na pewno nie powinniśmy na posiedzeniu plenarnym Rady dyskutować szczegółowych kwestii dotyczących jednej jednostkowej sprawy, w szczególności przed tym, zanim ona nie została przez ten zespół jakoś potraktowana. To jest moja propozycja co do sprawy numer dwa. Proszę bardzo, panie ministrze. Tylko jedno słowo komentarza oczywiście. Zastanawiam się, nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy się zajmowali sprawami interwencyjnymi. Natomiast się zastanawiam tylko nad tym, czy ta sprawa jest interwencyjna, czy jest formalno-prawna. Jeżeli zostaje rozwiązana umowa, to tak jak mówię, w umowie są zapisy, które z jednej strony mówią, w jakich okolicznościach można rozwiązać umowę, z drugiej strony mówią także, że jeżeli strona któraś, jedna albo druga, się nie zgadza z tą umową, to rozstrzyga sąd. I teraz chodzi mi o to, czy będziemy zastępować sąd, czy będziemy stroną w procesie sądowym. Jak się to pan przewodniczący wyobraża, bo ja mam tylko tutaj problem. Czy w sytuacji, a podejrzewam, że sprawa skończy się w sądzie i to roszczenia będą obustronne, bo także my będziemy mieli roszczenia, jeśli chodzi o zwrot dotacji. Więc tutaj mam problem. Jak to od strony prawnej wygląda? Czy to jest sprawa interwencyjna, czy to jest sprawa, która ma charakter proceduralno-prawny i tak naprawdę to sąd się wypowie, a czy my możemy wpływać na rozstrzygnięcie sądu, no to ja mam wątpliwości. Przepraszam, panie ministrze, ja rozumiem, że to ja jestem tym przewodniczącym, do którego pan się zwraca w tej sprawie, czy pan Zakrzewski? Ale ja się też poczułem wywołany, bo jakoś to tutaj się przedstawiłem wcześniej, więc wydaje mi się, że to jest tak, że to co ja bym próbował robić w tej sytuacji, to jest to, żebym próbował tak działać, żeby nie musiała być sprawa w sądzie, dlatego że sądy w Polsce mamy przeciążone i trochę ich może szkoda. I wydaje mi się, że moglibyśmy próbować poprzez wejrzenie na tą sprawę zastosować pewien rodzaj mediacji czy negocjacji.
Tak sobie bym wyobrażał przede wszystkim naszą rolę tutaj, ale nie chcę monopolizować, bo to pan przewodniczący Zakrzewski i zresztą zgłasza się do głosu. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, nie chcemy zastępować sądu i nie będziemy zastępować sądu, co próbowano zrobić na przykład ze Stowarzyszeniem Kibicowskim z Białegostoku, gdzie jest wyrok sądowy i próbowano radę wciągnąć w dyskusję na temat wyroku sądowego prawomocnego. Tutaj wyroku sądowego nie mamy. Mamy spór pomiędzy administracją rządową a organizacją. Organizacja na razie nie ma sprawy w sądzie. Ma dokument rozwiązujący umowę, jaką organizacja zawarła. W związku z tym na tym etapie możemy, tak jak pan przewodniczący Balon powiedział, możemy rozmawiać o pewnego rodzaju dojścia do konsensusu. Jak doprowadzić do tego, żeby nie potrzeba było drogi sądowej, dlatego że to nie poprawia ani wizerunku administracji publicznej, ani nie poprawia wizerunku zadań publicznych realizowanych przez organizację. I aż o to chodzi, żeby to na tym etapie w ten sposób rozwiązywać. W formie dialogu pomiędzy organizacjami a administracją. Może się okazać, tak jak zresztą pan minister powiedział, że jest szereg takich rzeczy, które do nas nie docierają. Akurat ta została nagłośniona. I warto się przyjrzeć w ogóle, jak ta sytuacja ogólnie wygląda. Dlatego, że sprawa konkursów, sprawa zadań publicznych to nie jest sprawa tylko Ministerstwa Rodziny, ale paru innych ministerstw, która też została w jakiś sposób wstrzymana na poziomie Rady, a o której warto rozmawiać, dlatego że ona budzi zastrzeżenia ze strony środowiska, a mamy budować dobrą atmosferę i dobrą współpracę pomiędzy obecnie rządzącymi i obecnie działającą administracją publiczną, a sektorem obywatelskim. I tylko o to chodzi. Przepraszam, bo ja tutaj na boku się zastanawiałem, czy jest tryb odwoławczy przy umowach, które podpisujemy. Jest pan dyrektor Kątkiewicz, który przygotowuje albo parafuje mi umowę, które podpisuję. Tam jest tryb odwoławczy, pamiętasz? Dzień dobry Państwu. Tu stosujemy wzór umowy wynikający z rozporządzenia, że rozwiązując umowę określamy ewentualnie kwotę dotacji do zwrotu. No i co? A tak to normalnie jest odesłanie do kodeksu cywilnego, więc stosujemy ewentualnie kodeks cywilny, bo są też określone przesłanki, kiedy zleceniodawca, czyli w tym wypadku na przykład minister rodziny, mógł rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Tak? Są jeszcze inne postanowienia umowy, mówiące o rozwiązaniu za porozumieniem stron na przykład, czy też odstąpieniu umownym, prawie odstąpienia od umowy. A więc w przypadku rozwiązania, to już miało miejsce, to było jednostronne oświadczenie woli ministra. No, organizacja oczywiście może się do tego odnieść, natomiast pod względem prawnym, to można wszcząć, określają przepisy prawa cywilnego dalsze to postępowanie. Przepraszam, bo ja oczywiście będę dalej tu prowadząc, udzielał głosu. Zgłaszał się pan Backiel, zgłaszał się pan Zakrzewski po raz kolejny, ale ja mam taką prośbę, biorąc pod uwagę nasz wspólny czas. Ja konkretnie zaproponowałem coś, może to nie było jasno powiedziane, więc powtórzę, żeby tą sprawą zajął się nasz zespół do spraw interwencji i przekazał, co w tej sprawie jako Rada, czy możemy i co możemy zrobić. Jeżeli Państwo macie głosy kwestionujące ten pomysł, albo jeszcze jakiś jest lepszy pomysł, to bardzo proszę. Pan Backiel w każdym razie, bardzo proszę. Czy ja dwa słowa podzielam tutaj stanowisko pana przewodniczącego jak najbardziej. Myślę, że zespół pana Zakrzewskiego powinien się zająć tą kwestią Fundacji Autonomii, ale także tą kwestią właśnie tych informacji medialnych o organizacjach pozarządowych i ten zespół albo bądź inny zespół problemowy, jeżeli jest taka wola członków Rady, są jakieś tam informacje, które trzeba, nie wiem, zweryfikować, to mamy też zespół chyba do spraw komunikacji w telewizji, także żeśmy wybierali. To
jeżeli jest jakaś tutaj kwestia do omówienia, to jak najbardziej. A jeszcze ad vocem Stowarzyszenia Kibiców Jagiellonii Białystok, to tutaj kibice dziękuję serdecznie, w szczególności dla pana przewodniczącego Zakrzewskiego, który właśnie zajął się tą sprawą i nikt tutaj nie było woli w żaden sposób, żeby Rada Dzielności Pożytku w jakiś sposób włączała się w jakiś spór sądowy, bo spór sądowy już się zakończył. Kwestia była tylko tego, żeby właśnie w kwestii systemowej pochylić się nad problematyką dotyczącą tego, iż akurat w przypadku tego stowarzyszenia organy skarbowe wyrzuciły z kosztów wydatki, które są ponoszone przez, można powiedzieć, wszystkie stowarzyszenia przy większych klubach sportowych. I to jest ogromne zagrożenie dla takich organizacji kibicowskich, iż koszty wyjazdów czy koszty jakichś spotkań kibiców są wyrzucane z kosztów i potem jest naliczane, tak jak w przypadku Stowarzyszenia Kibiców Jagiellonii Białystok, podatek z odsetkami na poziomie 150 tysięcy złotych, gdzie członkowie zarządu muszą to z majątków prywatnych spłacać. No i teraz to jest tyle. A gdzie jeszcze było poprzedzone wnioskiem o wyrejestrowanie stowarzyszenia przez prokuraturę, gdzie sąd to odrzucił, potem była kilkuletnia kontrola ze strony Urzędu Skarbowego. To wszystko oczywiście miało miejsce w latach 2012-2014 i się nałożyło z jakimiś tam innymi działaniami. No ale jeszcze raz mówię, pan przewodniczący Zakrzewski zajął się tu sprawą, było spotkanie i na pewno tutaj myślę, trzeba iść podobnym jakimś tokiem, jeżeli członkowie Rady w ramach jakiegoś zespołu widzą zasadność i Rada jako tutaj całość, jako organ nie widzi przeszkód, no to powinniśmy pochylać się nad takimi indywidualnymi przypadkami, żeby systemowo też prewencyjnie eliminować pewne zagrożenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Jachimowicz. Dzisiejszy program posiedzenia jest dość napięty, także stawiam w tej chwili taki formalny wniosek, żeby ten temat przenieść zdecydowanie na zespół i zespół przedstawił jakieś wnioski z tej sprawy. Wówczas byśmy się zajęli jakąś konkluzją. Dziękuję panu. Rozumiem, że w tej sprawie, to znaczy mówimy konkretnie o sprawie Fundacji Autonomia. Nie ma już tutaj dalszych głosów merytorycznych. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za tą dyskusję. Jedna z spraw, które, gdzie na dzień dobry widać jakieś rozwiązanie, ale zachodzi potrzeba porozmawiania sobie o tym. Cieszę się, bo to jest też w okresie przedświątecznym miło, jeśli można przy pomocy zadumy i takiej troszkę terapii własnej sobie o tym pogadać, ale cieszę się, nie chcę ironizować, nie chcę państwa denerwować moją ironią, ale cieszę się, że do jakiegoś merytorycznego wyniku żeśmy tu doszli, czy proceduralnego. Sprawa pierwsza, dlatego że pan Zakrzewski zgłaszał trzy sprawy, ja przypominam i teraz ja zacząłem, pozwoliłem sobie od drugiej, bo mi się wydawało, że to szybko, łatwo, przyjemnie będzie. Sprawa pierwsza dotyczy tej kwestii o informowania przez media o przekazywaniu środków na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Ja przypomnę krótko tło tej sprawy. Już pewien czas temu, czyli sprawa już nie jest taka bardzo aktualna, w mediach, zwłaszcza w telewizji publicznej, się ukazały szereg informacji dotyczących przekazywania środków. Tam głównym problemem z mojego punktu widzenia było to, że przedstawiam to w bardzo uproszczony sposób, że ktoś komuś dał jakieś pieniądze i bez wdawania się w to, w jakim trybie, dlaczego, jakie były merytoryczne przesłanki udzielania tych dotacji i tak dalej, i tak dalej. Ja chcę państwu uświadomić, ale chyba wszyscy to rozumiemy, że to, co dotknęło akurat te organizacje, to dawniej dotykało inne organizacje, a w przyszłości może dotknąć jeszcze inne organizacje. Dlatego też istotne jest to, żebyśmy, nie chodzi o to, żebyśmy tutaj karcili telewizję, ale żebyśmy zostawili trochę śladu po sobie jako Rada Działalności Pożytku Publicznego w tej sprawie, po prostu pokazali punkt widzenia wyważony, taki, jaki powinien nas obowiązywać. W tym celu zespół do spraw społecznych przygotował najpierw projekt
uchwały w tej sprawie. To było na początku grudnia. Dzisiaj strona pozarządowa się tym projektem zajęła, dokonała tam różnych modyfikacji w tym projekcie, między innymi wykreślając kilkakrotnie słowo publiczne ze względu na to, że właśnie również inne enuncjacje medialne tam były. Ten projekt jest na stole i w związku z tym, co mówił pan minister na początku, są tutaj dwie opcje. Jedna opcja jest taka, że można to przyjąć jako uchwałę Rady ewentualnie. Pan minister mówił, że rząd nie chciałby uczestniczyć w tym, żeby nie stwarzać wrażenia, że się zwraca do mediów publicznych. Druga opcja, ja najpierw mówię o formalnej stronie naszego zagadnienia, to jest przyjęcie stanowiska zgodnie z paragrafem 10 ustęp 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 8 października 2015 roku w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego. I tam czytamy, że w przypadku niepodjęcia uchwały, znaczy takiej sytuacji, w której Rada nie podejmuje uchwały w jakiejś sprawie, przedstawiciele, i tutaj są wymienione osobno 3 grupy, organy administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, dalej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w artykule 3 ustęp 3 ustawy prezentują stanowisko podmiotów reprezentowanych przez nich w Radzie. Czyli w momencie, kiedy jest sytuacja taka, w której jedna ze stron, przypominam, że w Radzie mamy 3 strony, mamy 2 współprzewodniczących, ale mamy 3 strony, stronę rządową, stronę samorządową i stronę pozarządową. Niestety istnieje możliwość przyjęcia przez te strony lub jedną z tych stron stanowiska. Myśmy dzisiaj na posiedzeniu strony pozarządowej przyjęli takie stanowisko na zapas, w sensie gdyby Rada nie podjęła w tej sprawie uchwały, to żebyśmy się już nie musieli jeszcze raz zbierać, ale warunkowo w tym sensie. Jeśli chodzi o to stanowisko, ponieważ ono było dyskutowane, przepraszam Państwa, to jest 2-3 minuty, ja je po prostu szybko przeczytam, pominę podstawy prawne. Paragraf pierwszy, w związku z pojawiającymi się w ostatnich tygodniach w programach informacyjnych telewizji publicznej publikacjami dotyczącymi przekazywania środków publicznych na realizację zadań organizacjom pozarządowym, Rada Działalności Pożytku Publicznego przypomina, co następuje. 1. Zlecanie organizacjom pozarządowym i tak zwanym podmiotom zrównanym, o których mowa i tak dalej, realizacji zadań publicznych jest jedną z form współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami zrównanymi. 2. Zgodnie z artykułem 5 ust. 3 ustawy o działalności i tak dalej, współpraca ta odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Zasada pomocniczości oznacza, że zlecanie zadań powinno być pierwszeństwo przed ich samodzielnym wykonywaniem przed organem administracji publicznej. Zasada suwerenności stron wytycza przy tym granicę ingerencji organów administracji publicznej w realizację zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty zrównane, natomiast zasady efektywności, uczciwej konkurencji i jawności tworzą ogólne ramy zlecania zadań. Punkt 3. Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym i podmiotom z nimi zrównanym urzeczywistnia zatem konstytucyjną zasadę pomocniczości. Organizacje obywatelskie w Polsce tworzą pluralistyczną przestrzeń realizacji tych zadań, działając na rzecz dobra wspólnego i wzbogacając życie społeczne o różne założenia światopoglądowe i systemy wartości. Wspólnym mianownikiem tych działań jest poddanie się przez organizacje rygorom wynikającym z przepisów prawa, w tym ustawy o działalności pożytku i tak dalej, wykluczających samowolę i nadużycia. I już ostatnie 2 zdania. Rada Działalności Pożytku Publicznego do zadań, której należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, apeluje, aby wszelka krytyka zlecania zadań publicznym organizacjom pozarządowym i podmiotom zrównanym odnosiła się przede wszystkim do ewentualnego naruszania przepisów prawa i przywołanych wyżej zasad. Używanie w debacie publicznej pozamerytorycznych, w tym personalnych argumentów podważa bowiem zaufanie do procedur i dobrych praktyk wynikających z obowiązujących przepisów oraz zniechęca obywateli do aktywności społecznej, a tym samym uszczupla kapitał społeczny tak potrzebny w Polsce. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. To stanowisko na zapas strona pozarządowa przyjęła jednomyślnie przy jednym głosie wstrzymującym się w ten sposób dokładnie. No i tu jest sprawa, panie ministrze, pan minister już się wypowiedział raz w tej sprawie, że rząd by tu nie chciał, no może jednak spróbowalibyśmy to wspólnie przyjąć, a jak nie, no to w tym trybie, o którym rozmawialiśmy. Ale przede wszystkim może z państwa strony są jeszcze jakieś głosy, przepraszam. Pan dyrektor Kaczmarczyk, proszę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący.
Panie Przewodniczący, ja w pełni zgadzając się ze stanowiskiem pana ministra, że rząd nie powinien ingerować w kwestie związane z mediami, w szczególności mediami publicznymi, które są od rządu formalnie i merytorycznie niezależne. Myślę, że przyjęcie jakiegoś wyważonego stanowiska w stosunku do tego, co się wydarzyło, myślę także, że w stosunku do tego, co się dzieje, w jaki sposób media, nie tylko media publiczne, ale także media prywatne, pokazują organizacje pozarządowe, pokazują działalność organizacji pozarządowych, byłoby dobrym wskazaniem, dobrym odniesieniem się do tych zdarzeń. Do tych, ale także wcześniejszych zdarzeń. Do mnie dociera bardzo wiele głosów, także organizacji pozarządowych, które wskazują, organizacji niepodległościowych, patriotycznych, organizacji zajmujących się edukacją historyczną, które pokazują i pokazywały, jak wcześniej media prywatne wykrzywiały działalność organizacji obywatelskich. Myślę, że takie wspólne stanowisko wszystkich stron zasiadających w Radzie Działalności Pożytku Publicznego i pokazanie mediom w ogólności, czym zajmują się organizacje obywatelskie, byłoby dobrym sygnałem, także w kontekście planów rządu dotyczących przygotowania i wdrażania Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dziękuję bardzo. Znaczy to Państwo muszą podjąć decyzję. Na pewno, jak Państwo wiedzą, strona rządowa jest, ma dwóch przedstawicieli tutaj tylko, więc jeżeli chcielibyśmy w ramach strony rządowej i samorządowej dyskutować, to musielibyśmy to albo zrobić obiegiem, albo między tym posiedzeniem a następnym to wśród członków strony rządowo-samorządowej wydyskutować. To jest po pierwsze. Po drugie, ja osobiście uważam, że te dwie rzeczy, o których mówiłem, są ważne. Jedna rzecz, że mimo wszystko ta niezależność mediów od ingerencji polityków powinna być bardzo pielęgnowana, więc nawet pozory ingerencji nie są wskazane. Druga rzecz, uważam, że rozmawiamy nie o współpracy mediów z administracją rządową i samorządową, bo nawet jeżeli tam było wspominane w tych audycjach, to tylko o indywidualnych sytuacjach. Mówiąc o współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, mówimy o tym, że w samorządach ogromne pieniądze w tej chwili są przekazywane na wspieranie, zlecanie zadań, powierzanie zadań organizacjom pozarządowym. Sytuacja jest bardzo, bardzo szeroka i próba ograniczenia tego do tylko do jednej czy dwóch, czy nie, nie oglądałem niestety audycji w telewizji publicznej, byłoby dużym nadużyciem. Mamy tutaj przedstawicieli także strony samorządowej. Sam byłem wiceprezydentem miasta i tworzyłem pierwsze programy współpracy i uważam, że w tej chwili, pamiętając o tym, że głównym partnerem organizacji pozarządowych są samorządy i że w wielu samorządach sektor pozarządowy w bardzo istotnym stopniu realizuje zadania samorządowe, próba wygenerowania stanowiska, które by dotyczyło współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, wymagałaby i pracy, i różnego rodzaju konsultacji. Uważam, że to stanowisko, które zostało przygotowane, pokazuje pewne zjawisko, ale indywidualne, ma podstawę. Uważam, że to, że strona pozarządowa chce na to zjawisko jakoś się ustosunkować, ma swoje uzasadnienie. Natomiast czy to odkładać do następnego posiedzenia, w międzyczasie upoważnić mnie do wypracowania
opracowania także stanowiska strony rządowej i samorządowej. Czy Państwu na tym zależy, to Państwo musicie zdecydować. Tak jak powiedziałem, dwa argumenty są dla mnie ważne. Oba powodują, że ja osobiście uważam, że stanowisko to jako stanowisko strony pozarządowej jest najkorzystniejsze, a jednocześnie pozwala przyjąć je dzisiaj, a nie w jakiejś tam perspektywie. Pan dyrektor, jeszcze jedno. Tutaj w pełni się muszę zgodzić z panem ministrem. Jest nas chyba rzeczywiście tylko dwóch tutaj przedstawicieli strony rządowej i zgadzając się co do pewnych szczegółów dotyczących merytorycznej strony tego, co się działo, rzeczywiście nie możemy zabierać głosów za pozostałych członków strony rządowej. Natomiast podtrzymuję oczywiście swoje zdanie, że być może dobrze byłoby, aby Rada mogła jednym głosem przyjąć stanowisko w tej sprawie, pod warunkiem oczywiście, że zasięgniemy także zdania pozostałych członków strony rządowej. Dziękuję serdecznie. Koledzy z samorządu, to znaczy jeden na razie, zobaczę. No, ja chciałem zwrócić uwagę przede wszystkim, że to, panie ministrze, nie były trzy audycje. To była ponadmiesięczna, skandaliczna nagonka publicznej telewizji, publicznej, podkreślam, telewizji i niestety też uderzająca wprost w samorządy. To nie tylko obrywały organizacje pozarządowe i nie dotyczyło to indywidualnych przypadków, ale ta sytuacja bardzo mocno się odbija na tym, jak pracujemy dzisiaj w samorządach. I niestety część ludzi, która usłyszała o finansowaniu, zupełnie w inny sposób interpretuje to, w jaki sposób dzisiaj samorząd współpracuje. Powiem tak, ponad 10 czy 13 lat funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego w miesiąc zostało przez telewizję publiczną przekreślone. Dlatego, że padają do nas głosy, do strony samorządowej i urzędowej, kogo i dlaczego my finansujemy i w jaki sposób. Nie wchodząc w szczegóły i dlatego ja jako przedstawiciel Związku Miast Polskich chcę konkretnie pod tym stanowiskiem się podpisać, w którym też wypracowałem. Problem mamy taki, że rozumiem, że strona samorządowa nie ma, że tak powiem, swoich spotkań. Jest samorządowa, rządowa, a wydaje mi się, że samorządy tutaj w większości będą popierały to stanowisko, ale mówię oczywiście tylko za swój związek. Znaczy, że jedno zdanie oczywiście. Znaczy, nie ukrywam, że bardzo mi się podobała jeden aspekt, bo ja zawsze szukam pozytywnej strony i efektu. Warto, żeby Rada Działalności Pożytku Publicznego zastanowiła się nad akcją społeczną, która pokaże dobre praktyki i pokaże znaczenie organizacji pozarządowych w realizowaniu zadań publicznych. I to jestem dwoma rękoma za tym, bo uważam, że faktycznie ci, którzy interesują się i są aktywnie zaangażowani w sektor pozarządowy i we współpracę z sektorem pozarządowym wiedzą o tym, natomiast niekoniecznie to przebija się do opinii publicznej. Uważam także, że nasi przedstawiciele w tym zespole do spraw kampanii społecznych, jednak także warto by było, żeby Rada zobowiązała ich, żeby w ramach kampanii społecznych także odbyła się kampania pokazująca istotę funkcjonowania organizacji pozarządowych w realizowaniu zadań publicznych, bo uważam, że to, co dla nas jest oczywiste, niekoniecznie jest oczywiste dla opinii publicznej. Dziękuję. Pan Paweł Bakier. Bakier, strasznie przepraszam, ale ja już się nauczyłem, tak? I to dzisiaj mi się stało. Dziękuję serdecznie. Ja bym chciał powiedzieć, że w pełni podzielam tutaj stanowisko pana z samorządu i powiem więcej, może warto też zapytać media, czy te materiały, które były publikowane w ostatnich miesiącach, to robiły te same osoby, co w latach 2010, 2011, 2012 o organizacjach kibicowskich, kiedy były zamykane stadiony i stowarzyszenia kibiców protestowały przed tym, żeby wojewodowie nie zamykali tych stadionów. No to byli przez te media, wiele miesięcy taka nagonka trwała, wściekła i kibole, bandyci, dilerzy,
różne jakieś takie inwektywy, no taka wściekła nagonka. Tutaj podzielam stanowisko pana z samorządu, żeby sprawdzić, czy ci dziennikarze, ci redaktorzy właśnie w mediach pracują, co wtedy robili te materiały. Poza tym zauważmy tą kwestię, jak organizacje rekonstrukcyjne, patriotyczne, paramilitarne przez wiele lat organizowały Marsze Niepodległości, jaki był przekaz medialny. I tutaj budując pewien precedens, bo z tego co się orientuję, we wcześniejszych kadencjach Rada Pożytku nie zajmowała się właśnie takim przekazem medialnym organizacji pozarządowych przy okazji właśnie różnych wydarzeń, zdarzeń, jak te media, jak ten przekaz medialny był kształtowany, przekaz społeczny, no, budując pewien precedens, musimy zwrócić uwagę na to, iż w przypadku, kiedy znowu, nie wiem, będzie jakieś wydarzenie i znowu jakieś media będą niewłaściwie się zachowały, czy my będziemy znowu zmuszeni podejmować takie uchwały. Więc to też jest do prezydium, do przedstawicieli tutaj, żeby się nad tym pochylić, ale chciałbym właśnie zwrócić uwagę, iż media powinny zobaczyć, kto te materiały właśnie opracowywał, że tak troszeczkę może był skrzywiony. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Ja mam, przepraszam, ale chciałbym też jakoś konkludować, również ze względu na czas. Przedstawię propozycję, jeśli Państwo się zgodzicie, to dobrze, jak nie, to będziemy oczywiście dalej dyskutować. Pierwsza uwaga na tle tej dyskusji jest oczywiście taka, że absolutnie się zgadzam z tym, że wartością dodaną na naszych stanowisk jest konsens. I to nie jest tak, że my tutaj takich intencji też nigdy nie miał. To chcę podkreślić, że na przykład biorąc pod uwagę frekwencję na sali, teraz na przykład jako Rada podejmiemy sobie jakąś uchwałę, z którą się będzie trudno pogodzić przedstawicielom strony rządowej czy samorządu. Tego rodzaju procedowanie w tym gremium jest pozbawione sensu. Byłoby sprzeczne z samym celem tego, o co nam tutaj chodzi. To po pierwsze. I po drugie, jeśli chodzi o stan jakby na dzisiaj, to rozumiem, że stan jest taki, że strona pozarządowa to stanowisko przyjęła w tej sytuacji w trybie paragrafu 10 ustęp 3 rozporządzenia, już przeze mnie cytowanego, i czekamy, to jest zaproszenie dla strony rządowej i dla strony samorządowej. Ja tylko strony samorządowej, przepraszam, że ośmielam się, bo nie jestem Państwa, wybrałem przez Państwa współprzewodniczącym, ale ośmielam się przypomnieć, że niezależnie od struktury przewodnictwa Rady jesteście Państwo samodzielną stroną w Radzie. Rada ma 3 strony. W związku z tym pozwolę sobie serdecznie zachęcić Państwa do tego, żebyście spotkali się z pozostałymi członkami ze strony samorządowej, bo przepraszam, bo to z jednej strony jest pochwała, a z drugiej strony nie wiem co. Faktem jest, że mamy przeważnie do czynienia z aktywnością strony samorządowej w ułamku 2/5, tak? Można by sobie wyobrazić jakąś lepszą proporcję. I w związku z tym, proszę zauważyć, że dyplomatycznie nic nie mówię o stronie rządowej w ogóle, tak? Tutaj w tym momencie. Tak. I w związku z tym jeszcze raz powtarzam, to jest już przyjęte w tej sytuacji, kiedy Rada nie przyjmuje tego jako wspólną uchwałę, to jest to przyjęte stanowisko strony pozarządowej w tym trybie rozporządzenia. Ale byłoby bardzo dobrze, gdyby do tego stanowiska dołączyły się pozostałe strony w Radzie. I w tym celu mam prośbę do kolegów z samorządu, żeby zechcieli taką konsultację przeprowadzić wśród pozostałych członków. Nie, żeby się teraz dołączali we dwójkę, bo to, tak jak mówię, tu chodzi o pewną wartość dodaną. No i to, co zapowiedział pan minister Michałkiewicz, przeprowadzenie konsultacji po stronie rządowej. Tak? To jest otwarta sprawa, można do tego przystąpić. Można mieć uwagi, też można próbować ten tekst zmieniać, ale byłoby dobrze, gdybyśmy mieli w możliwie jak najszybszym czasie wspólne stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego w tej sprawie. I powinniśmy do tego zmierzać, żeby tak się stało, żeby ono było wspólne. Na razie mamy stanowisko strony pozarządowej. Proszę bardzo. Znaczy, wyrażam zadowolenie ze stanowiska pana przewodniczącego, bo tak to z dyskusji wynikało. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że uważam, że warto wpisać w plan pracy Rady
przeprowadzenie kampanii społecznej na tematy związane ze współpracą administracji publicznej z sektorem pozarządowym, z szerszym pokazaniem roli sektora pozarządowego w rozwoju społeczności lokalnej, w realizowaniu zadań publicznych, użyteczności publicznej. Pokażmy faktycznie także poprzez akcję społeczną całe bogactwo i dorobek sektora, bo uważam, że jest on oczywisty dla nas, natomiast niekoniecznie przebija się do opinii publicznej. Serdecznie dziękuję i przepraszam, rozumiem, przepraszam za opóźnianie tego punktu, ale chciałem jeszcze do końca załatwić punkty wniesione przez pana Witolda Zakrzewskiego. Był jeszcze punkt dotyczący... Proszę bardzo. Wniosek mam. Tak. Proponuję, żeby stanowisko Rady na temat ustawy o, nie znam nazwy, o ochronie przyrody, tak to się nazywa? Czy... Ochronie środowiska chyba. Ochronie środowiska, to ustalimy, żeby wpisać do protokołu, żeby przekazać do któregoś z zespołów, jeżeliśmy mieli faktycznie skonkludowane jakieś wnioski, które na następnym posiedzeniu Rady byśmy byli w stanie przyjąć. Przepraszam, pani sekretarz, który by to zespół mógł być? Bo ja nie znam wszystkich tak jak pani dobrze z pamięci. To... Zespół to sprawdzimy. Dobrze. To zapiszemy w protokole i poprosimy przewodniczącego zespołu, że to był zespół właśnie wymieniony. Tak? No, dobrze, dziękuję bardzo. Okej. W związku z tym teraz chciałbym, przepraszając pana serdecznie za to opóźnienie, poprosić pana Wojciecha Kaczmarczyka o wprowadzenie do punktu porządku dziennego przedstawienie projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Po tym punkcie byśmy zrobili przerwę. Nie. To jest bez pilota. Jest mikrofon, jest wszystko, więc... Dobrze, a ja też nie chcę przeskoczyć. Dobrze, bardzo dziękuję w takim razie panie przewodniczący za głos, panie ministrze, panie przewodniczący. Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Nie chciałbym za wiele na ten temat mówić, raczej zostawiając pole do dyskusji, tym bardziej, że od 23 listopada projekt ustawy generalnie jest znany, został opublikowany na stronie ngo.pl. 19 grudnia, czyli kilka dni temu, projekt został ostatecznie w wersji już zredagowanej z naniesionymi wszystkimi poprawkami legislacyjnymi i redakcyjnymi opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i Rządowego Centrum Legislacyjnego, więc wszyscy mieliśmy możliwość się z tym projektem zapoznać. Chciałbym kilka rzeczy o tym projekcie powiedzieć i zwrócić uwagę na kilka jego elementów. Pierwsza rzecz, po co ten projekt? Dwa główne cele przyświecają tej regulacji. Pierwsza to jest
tworzenie instytucji, która będzie wyłącznie, której zadaniem będzie wyłącznie koordynacja polityki państwa skierowanej na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. To nie znaczy oczywiście, że takiej instytucji nie ma. Od 2004 roku zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie minister do spraw zabezpieczenia społecznego takie funkcje koordynacyjne pełni. Jednak często w dyskusjach w trzecim sektorze, jeszcze przed 2015 rokiem, także w zespole programowym, który przygotowywał program obecnego rządu, zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób te funkcje koordynacyjne wzmocnić, jakie są deficyty funkcji koordynacyjnej tak realizowane jak w tej chwili. Z konieczności minister do spraw zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za trzy bardzo ważne i bardzo szerokie działy administracji rządowej, pracy, polityki społecznej i rodziny, zajmując się tymi sprawami, mając ogrom w swoich kompetencjach, ogrom problematyki związanej i z przepisami prawa, i z praktyką ich funkcjonowania, kwestie pożytku publicznego ma niejako z konieczności traktuje je w pewien sposób marginalny. To, że kompetencje koordynacyjne znalazły się w rękach ministra do spraw zabezpieczenia społecznego, to był wynik określonych, wynik mający charakter bardziej politycznej decyzji niż merytorycznej. Organizacje obywatelskie to, jak patrząc tylko na te ponad 30 obszarów pożytku publicznego, to wielka różnorodność zadań i tematyki działań, z których zaledwie część dotyczy specyfiki działania ministra do spraw zabezpieczenia społecznego. Stąd też pomysł, aby te kompetencje koordynacji polityki państwa przenieść do Centrum Zarządzania Państwem, czyli do Urzędu Prezesa Rady Ministrów, do Kancelarii Premiera. To oczywiście wiąże się także ze wzrostem znaczenia trzeciego sektora w polityce państwa. Patrząc na to chociażby i z takiej perspektywy, bardzo wiele ministerstw, resortów realizuje swoje zadania przy pomocy organizacji pozarządowych. Jednak z konieczności te zadania, w związku z tym, że specyfika danych ministerstw narzuca taki sposób pełnienia urzędu, znowu ta tematyka czy współpraca z organizacjami pozarządowymi jest spychana na margines. Potrzeba zatem takiej instytucji, która będzie dbała o i takiego usytuowania tematyki trzeciego sektora, społeczeństwa obywatelskiego w polityce państwa, która będzie wymuszała niejako większą obecność i obecność o znacznie większym znaczeniu w polityce państwa i także w branżowych politykach państwa sektora obywatelskiego. Stąd też celem nowej regulacji jest stworzenie instytucjonalnych, organizacyjnych, prawnych warunków do pełnego i efektywnego wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację programów rządowych, w szczególności instytucji, która zajmie się wdrażaniem Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. To, co warto podkreślić w tej regulacji, to dwie rzeczy. To przede wszystkim przenoszenie kompetencji. Kompetencje, które są w tej chwili ulokowane w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostaną podzielone na dwie grupy kompetencji: regulacyjnych i nadzorczych. I te kompetencje przechodzą do Prezesa Rady Ministrów, który będzie je oczywiście wykonywał przy wsparciu pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Pełnomocnik rządu zostaje umocowany ustawowo w tej regulacji. W kancelarii powstaje także wydzielona jednostka organizacyjna, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, który będzie wykonywał te zadania, czy zadania na rzecz funkcji regulacyjnych i kontrolnych Prezesa Rady Ministrów, będzie wsparciem
w działalności pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego. I drugi obszar zadań to są zarządzanie czy realizacja rządowych programów grantowych i operacyjnych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. W tej chwili z dniem wejścia w życie tej nowej regulacji do Narodowego Centrum przeszedłby Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Tylko jeden rządowy, horyzontalny, ponadresortowy mechanizm wsparcia pożytku publicznego. Natomiast w ramach, czy w miarę postępowania prac nad Narodowym Programem Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zostaną te nowe instrumenty wsparcia, o których mówimy już od jakiegoś czasu, czyli program wsparcia rozwoju instytucjonalnego, program wsparcia wolontariatu, edukacji obywatelskiej, dialogu obywatelskiego. Te zadania zostaną ulokowane w Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to w ramach przenoszenia kompetencji, to odmienne ulokowanie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada Działalności, będąca w tej chwili organem doradczym ministra, stanie się organem doradczym prezesa Rady Ministrów i będzie administracyjnie obsługiwana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, mając zapewnione na razie w rezerwie ogólnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów środki. Na ten cel mamy również zapewnioną realizację tego zadania. Także w ramach realizacji tego zadania, czy przyjęcia nowej regulacji, z chwilą, kiedy ustawa weszłaby w życie, te środki, które zostały zapewnione w budżecie państwa na realizację zadań już istniejących, czyli także obsługi Rady Działalności Pożytku Publicznego, środki te przeszły z budżetu Ministra do Spraw Zabezpieczenia Społecznego do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pojawiają się głosy w dyskusji, czy wykorzystać te regulacje do wzmocnienia pozycji Rady Działalności Pożytku Publicznego poprzez wzmocnienie jej kompetencji. To jest oczywiście pytanie otwarte, które pozostawiam na razie do dyskusji w trakcie procesu konsultacyjnego. Trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, która jest przedmiotem tej ustawy, to jest szczególny tryb realizacji zadań, nieco odmienny w stosunku do tego, który jest opisany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W tej odmienności trybu, szczególnego trybu, chciałbym zwrócić uwagę na cztery elementy. Na ustawowe zdefiniowanie kryteriów oceny merytorycznej, które będą służyły do wypracowania ostatecznej listy rankingowej projektów przeznaczonych do dofinansowania. Na ustawowe także zdefiniowanie regulacji dotyczących wymogów na asesorów oceniających projekty w programach realizowanych przez Narodowe Centrum. Te elementy do tej pory znajdowały się w dokumentach często pozaustawowych, tak jak to jak z tym mamy do czynienia chociażby z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich. Co oczywiście nie deprecjonuje dotychczasowych rozwiązań, natomiast niewątpliwie stabilizuje sytuację programów rządowych i kryteriów, procedur wyłaniania projektów, zadań, ofert, które byłyby przeznaczone do realizacji. Trzeci element, na który warto zwrócić uwagę w tej nowej regulacji w odniesieniu do szczególnego trybu realizacji zadań, to społeczny nadzór nad procesem podejmowania decyzji w zakresie przyznawania środków publicznych. Decyzje w tym zakresie podejmować będzie nie jednoosobowo premier, czy pełnomocnik rządu, czy prezes Narodowego Centrum, tylko Rada Narodowego Centrum, siedmioosobowe gremium, w skład której miałoby wejść dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego. I wreszcie czwarty element, na który warto zwrócić uwagę w tym aspekcie, to jest wskazanie wśród elementów umowy, która będzie wiązać
zlecającego zadanie, czyli Narodowe Centrum i wykonującego zadanie, organizację pozarządową, rezultaty, oczekiwane rezultaty jako najważniejszy element tej umowy. To jest krok w stronę, o której rozmawiamy w kontekście minimalizacji barier przy założeniach Narodowego Programu. To jest także temat, który wielokrotnie był dyskutowany na różnych forach w trzecim sektorze, dotyczącym sposobu realizacji zadań i przede wszystkim tego, w jaki sposób te zadania są rozliczane. Aby rozliczane były nie poprzez faktury przede wszystkim, czyli nie w sposób księgowy, ale poprzez osiągnięte rezultaty, a środki przekazywane na realizację zadań w postaci, na przykład w postaci ryczałtowej, czyli przechodzenie w stronę takich rozwiązań, które już obowiązują w różnych programach międzynarodowych, czy na przykład w programach unijnych, tych zarządzanych centralnie, czy przez Narodowe Agencje Programów Unii Europejskiej. Kolejny element, na który warto zwrócić uwagę, to pojawienie się w regulacji ustawowej pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i określenie jego kompetencji. Mielibyśmy wtedy już trzech pełnomocników, którzy byliby usytuowani ustawowo. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, do spraw równego traktowania i społeczeństwa obywatelskiego. I także stworzenie podstaw prawnych do powołania pełnomocników wojewodów do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Patrząc na to, jakie zadania miałyby być realizowane w ramach programu rządowego, który nazywamy Narodowym Programem Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wydaje się, że taka struktura, w której rząd uzyskuje znaczące wsparcie także swoich przedstawicieli w terenie, przy monitorowaniu w trakcie realizacji programu jest bardzo istotna. Wreszcie to, o czym chciałbym powiedzieć, to sposób, w jaki w tej chwili pracujemy w ramach konsultacji projektu ustawy. To przede wszystkim kilkanaście, być może nawet ponad 20 regionalnych konferencji konsultacyjnych. Pierwsza konferencja odbyła się 14 grudnia w Rzeszowie. Mamy już ze sobą 10 takich spotkań w kilku województwach. Zaplanowanych zostało już co najmniej 10 następnych, być może będzie jeszcze kilka. Założenie jest takie, że przynajmniej jedno spotkanie w każdym z województw musi się odbyć. Są takie województwa jak województwo małopolskie, gdzie planujemy zorganizować 3 takie spotkania w różnych jego częściach. Chcemy, żeby jak najwięcej organizacji pozarządowych mogło poznać ten projekt, mogło także zgłaszać swoje wątpliwości, mogło rozmawiać z nami na temat tych wątpliwości, zadawać pytania, żeby mogła się toczyć debata na temat projektu ustawy. To także spotkania z ekspertami. Jedno takie spotkanie odbyło się 7 grudnia, spotkanie z ekspertami pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Co najmniej jedno w tym samym gronie odbędzie się jeszcze na zakończenie procesu konsultacji. Chcielibyśmy właśnie w gronie ekspertów, pełnomocnika podsumować ten proces konsultacji. To są także spotkania z różnymi instytucjami, jak chociażby dzisiaj z Radą Działalności Pożytku Publicznego. Miałem też przyjemność omawiać projekt ustawy na jednym z zespołów do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego bodajże. To także spotkania z mediami i oczywiście 3 kanały konsultacji, w ramach których, czy poprzez które przedstawiciele, najczęściej oczywiście przedstawiciele organizacji pozarządowych, bo oni są najbardziej zainteresowani tym projektem, mogą zgłaszać swoje uwagi, sugestie i propozycje zmian, czyli formularz na stronie pełnomocnika rządu, poczta elektroniczna i poczta tradycyjna. To, co ważne, to na zakończenie tych konsultacji, które formalnie trwają 6 tygodni, od 19 grudnia do 31 stycznia, a nieformalnie ponad 2 miesiące, bo
Jak powiedziałem, projekt został upubliczniony już przez NGOPL w drugiej połowie listopada. Na zakończenie tych konsultacji zostanie opublikowany raport z konsultacji, gdzie wszystkie uwagi formalnie zgłoszone zostaną przedstawione i wnioskodawca, autor tej ustawy, pełnomocnik rządu, do tych uwag się odniesie. Pewnie część z tych uwag zostanie uwzględniona. Chciałem, mając oczywiście duży wkład w ten projekt ustawy, także powiedzieć, że w żaden sposób nie przywiązujemy się dogmatycznie do któregokolwiek z przepisów tej ustawy, ze szczegółowych rozwiązań. Oczywiście to rozwiązanie systemowe, które zostało zaproponowane w ustawie, uważamy za rozwiązanie potrzebne. Stąd ta propozycja. Natomiast oczywiście szczegółowe rozwiązania można i pewnie trzeba modyfikować, doskonalić i na taką rozmowę jesteśmy otwarci. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za tą prezentację i chciałbym przede wszystkim poprosić Państwa teraz o dyskusję. Ale chciałem prosić Panią Małgorzatę Sinicę może o zabranie głosu, jako że zespół pod jej przewodnictwem ostatnio zajmował się problematyką tego projektu ustawy. Także Małgosiu, gdyby zechciała rozpocząć po prostu tą dyskusję i będziemy ją kontynuować. Rozumiem, że zrobimy tak, że podyskutujemy chwilę i później byłby Pan uprzejmy odpowiedzieć, czy jeśli Pan woli, to można też adwokatem zobaczymy, jak się ta dyskusja będzie rozwijać. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, faktycznie zespół dialogu obywatelskiego spotkał się dwukrotnie, żeby rozmawiać o tym projekcie ustawy. Po raz pierwszy, kiedy o nim nie omawialiśmy, to trudno powiedzieć, że był oficjalnym projektem, ale to był taki odruch w momencie, kiedy ten projekt się pojawił, widzieliśmy, że krąży. Zaprosiliśmy wówczas na spotkanie pana ministra Kaczmarczyka, którego przyznamy na tym spotkaniu, rozmawiał o tym projekcie. Po czym odbyło się konsultacje, już wspomniane, takie spotkanie z ekspertami w Kancelarii Rady Ministrów i spotkaliśmy się ponownie. Obywate spotkania były w moim poczuciu bardzo merytoryczne i ja może nie zabierałabym czasu, żeby je w tej chwili podsumowywać, a raczej pozostawiłabym przestrzeń do rozmowy członków Rady na temat tego projektu, bo te nasze dwa spotkania spowodowały po pierwsze, że my możemy o tym projekcie porozmawiać, przyjrzeć się jemu jako pewnej, jak rozumiem, propozycji funkcjonowania Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. Chyba bardziej współcześnie merytoryczne będzie dzisiaj od razu przejdziemy do dyskusji, jeżeli podsumowanie tego, co się na zespół. Dziękuję, to bardzo uprzejmie z Twojej strony i teraz proszę o głos Państwa Wam przewodniczącego. Bardzo proszę. Znaczy, chciałem tylko uzupełnić, żebyśmy tam wypracowali jakieś stanowisko, które tutaj Pan Czarek Miżejewski przygotował i rozesłał mailem to stanowisko w sprawie tej ustawy, więc może po prostu je jakoś tam przeczytać. Można, czy tak, ale znaczy ja myślę, że oczywiście stanowisko jakieś przyjmiemy, tylko też rozumiem, że też odnosiło się do wstępnego projektu, natomiast rozumiem, chcieliśmy się skupić na kwestiach zasadniczych. Ja, jeżeli mogę, to od razu kilka słów w tej sprawie, znaczy, bo to, o czym omawialiśmy. Znaczy, pierwsza, biorąc oczywiście za dobrą wiarę wszystko, bo ja już nie chcę jakby dyskutować, być może kontekst jakby całej ustawy spowodował, że też mamy różne odczucia na temat jej wprowadzenia, ale zacznijmy od pewnych generaliów. Otóż projekt ustawy wskazuje na powołanie nowej struktury, która ma wzmocnić społeczeństwo obywatelskie, jak wyjaśnił pan dyrektor, odciążyć ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Tylko jest jakby takie pytania, które nam się nasunęły w czasie tej wcześniejszej dyskusji, były następujące. Po pierwsze, w jaki sposób, mówimy o ustawie teraz, żeby było jasne, o zapisach ustawy.
W jaki sposób zostanie zapewniona koordynacja, czy wzmocnienie rzeczywiście, poza prostym przeniesieniem zadań dotychczasowego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów? Znaczy, na czym miałaby polegać rola koordynacyjna i pełnomocnika, i prezesa Narodowego Centrum, bo z przepisów ustawy, przepraszam, mogę się mylić oczywiście, ale nie zauważyliśmy jakby takiej kwestii koordynacji. Bo zwracam uwagę, że w ogóle jest takie, powiedziałbym, terminologiczne zamieszanie, że mamy, że Narodowe Centrum jest instytucją właściwą w sprawach społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz pożytku publicznego, czyli rozumiem, że społeczeństwo publiczne jest innym bytem niż sfera pożytku publicznego. Okej, okay, jeżeli tak, no to wymaga to dookreślenia. Po drugie, kwestia wspierania, to na co się zwracaliśmy, jest koordynowanie i monitorowanie, czy pełnomocnik ma w swoich zadaniach koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej z sektorem, ale tak naprawdę nigdzie nie zostało dookreślone, jaka jest rola pełnomocnika, czy prezesa centrum, czy centrum w stosunku do, oprócz tego, co zabierze ministrowi pracy, w stosunku do innych resortów, które prowadzą swoją jakąś branżową politykę wobec organizacji pozarządowych. To była nasza pierwsza konstatacja, powiedziałbym, taka ogólna. Odnosimy się do tego, co jest zapisane w ustawie, co jest złożone w propozycji, być może wymaga doprecyzowania, czy też wyjaśnienia. Po drugie, rzeczywiście ten wątek, który pan dyrektor poruszył, przeniesienia Rady po działalności pożytku publicznego z Ministerstwa Pracy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czy chodzi o tylko proste przeniesienie, że nie będziemy się spotykali w nowej, odnowionej sali w Ministerstwie Pracy, tylko w nieodnowionej sali w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy też, już tak poważnie mówiąc, czy oznacza to jakąś zmianę merytoryczną? I to wydaje się, że bo tutaj w tej ustawie nie znajdujemy takich odniesień. Czy oznacza to jakiś inny rodzaj kompetencji, zwiększenia kompetencji, czy też składu i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o, jeżeli Rada ma mieć uzyskać szerszą, powiedziałbym, no, bycie organem doradczym prezesa Rady Ministrów, samo w sobie powinno zwiększyć jakąś kompetencję. Trzeci element, na którym zwracaliśmy uwagę, no właśnie ten wątek tego konkursu. Znaczy, przepraszam, ja teraz słuchałem tych wyjaśnień, ale też się tak zastanawiam. Znaczy, z jednej strony przepisy ustawy, teraz tej obecnej, wprowadzają pewne kryteria wyboru, których być może nie ma w sferze pożytku, ale też zawierają wiele niedomówień, które tryb pożytkowy bardzo precyzyjnie wyjaśnia. Czyli mamy, powiedziałbym, z jednej strony doprecyzowanie, a z drugiej strony uogólnienie pewnych, powiedziałbym, pewnych elementów, które nas na tym poziomie w tej naszej wstępnej dyskusji niepokoiły. I ostatnia sprawa, na którą zwróciliśmy uwagę, nie odnosiła się może wprost do samego tekstu ustawy, ale do OSR-u, gdzie mowa jest o środkach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. I apel członków zespołu, który się tam pojawił, następujący, że jeżeli oczywiście FIO można przemodelować na różne sposoby, można z niego zbudować różne inne fundusze, ale zwracamy uwagę, że zwróciliśmy uwagę wtedy, że w tym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich był przynajmniej jeden, znaczy w ogóle sam dorobek wart skorzystania, ale jeden element, który pojawia się właśnie w ostatniej narracji, że brakuje mechanizmów wspierających małe, lokalne organizacje. I takim mechanizmem stosowanym od kilku lat jest regranting i te 5-tysięczne granty dla właśnie nowych, lokalnych organizacji, które pomagają, środki, które pomagają na starć. I nasz apel wtedy, znaczy przepraszam, apel, no bo to jest, nie jest uchwała, to jest jakieś pewne tezy do projektu uchwały, wnosiliśmy, żeby przy tym przenoszeniu środków FIO jeżeli taka będzie wola ustawodawcy oczywiście, to żeby nie zatracić tego, co naprawdę jest dobre i co jest właśnie, służy małym, lokalnym organizacjom, bo zgadzam, to nie ma jest bezdyskusyjne, że w sektorze obywatelskim, tak jak w innych sektorach, mamy do czynienia z organizacjami bardzo silnymi, lepiej korzystającymi ze środków i tą dużą grupą małych organizacji, którym właśnie służył Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. To były nasze wstępne tezy, takie, które się tam pojawiły. One, przepraszam, nie były głosowe, czy w sensie były przyjęte przez zespół, ale nie są jeszcze ostatecznym tekstem uchwały. Rozumiem, że do takiego tekstu uchwały w pewnym momencie przejdziemy. No też po szerszej dyskusji, ale też być może po posiedzeniu zespołu. To wymaga, zespół pewnie musi jeszcze na tę chwilę posiedzieć. Panie
Dziękuję. Przepraszam, tylko Czarek, gdybyś wyjaśnił, mówimy o tym samym zespole cały czas, tak? O zespole do spraw... Na wszelki wypadek... Przypadkowo się tam zapląta. Dobrze, ale to... Ja przypadkowo, myślałam, że celowo. Dobrze, dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Pan Witold Zakrzewski, proszę. Znaczy, ja zwrócę uwagę na dwie rzeczy, które obecnie trwają, dlatego że za chwilę w Sejmie trafi nowelizacja ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, po czym będą prace nad tamtą nowelizacją i nagle pojawia się nowelizacja, która też zmienia ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie poprzez ustawę, która jest wprowadzana. Tak? Więc czy czasem nie warto zastanowić się na to, żeby te dwie rzeczy po prostu ze sobą połączyć, a nie robić na zasadzie takiej tamto zmienimy, później tamto, co zmieniliśmy przed chwilą, zmienimy kolejną ustawą, która ma w przeciągu paru tygodni wejść i być przedmiotem pracy parlamentu. To jest jedna uwaga. Druga uwaga jest pewnych kompetencji, które są tutaj w tej ustawie wpisane i trochę zastanawiam się nad tym, czy aby na pewno Narodowe Centrum będzie agencją rządową, a nie czasem organem w dużej mierze kontrolnym dla organizacji, dlatego że pewne zapisy dają uprawnienia prezesowi Narodowego Centrum do kontrolowania. No, skoro przenosimy to na poziom prezesa Rady Ministrów, no to jest organ kontrolny, więc nie zapisujmy jakichś dodatkowych uprawnień kontrolnych dla prezesa agencji rządowej, bo to jest obniżenie rangi jako takiej, a nie podwyższenie, dlatego że na dzień dzisiejszy pożytek publiczny jest przypisany do ministra konstytucyjnego. Jeżeli część tych kompetencji oddamy prezesowi agencji rządowej, to jest obniżenie rangi części dotyczącej pożytku publicznego, a nie podwyższenie. I to, co Czarek powiedział, państwo musicie się zdecydować jako projektodawcy tego, czy uważacie, że społeczeństwo obywatelskie to jest co innego niż pożytek publiczny i wolontariat, czy nie. Jeżeli mówimy o czymś, to albo tworzymy takie enklawy, to jest społeczeństwo obywatelskie, to jest pożytek publiczny, a to jest jeszcze wolontariat, to będzie tworzenie jakichś enklaw. Dwa, nie do końca rozumiem sens powoływania Rady Centrum, w której przedstawiciele strony pozarządowej czy w ogóle społeczeństwa obywatelskiego nie będzie miało żadnego znaczenia. Rozumiem, że administracja rządowa wymyśliła sobie agencję, która ma mieć radę nadzorczą, to po prostu stwórzcie sobie warunki państwo do tego, żeby powoływać radę nadzorczą, a nie udawać, że strona społeczeństwa obywatelskiego ma dla was jakiekolwiek znaczenie kontrolne, dlatego że to jest po prostu tworzenie fikcji. Wstawianie osób, którym mówimy, że prawda, mają mieć określone kompetencje, ciekawe jak to będzie określane, bo tam jest, prawda, nieposzlakowana opinia, znajomość sektora i tak dalej. Jak to będzie badane? Bo doszukuje się, jak określić, czy osoba do tej rady nadaje się, nie nadaje, czyli jak określić, czy rzeczywiście ona ma kompetencje w społeczeństwie obywatelskim. To są takie rzeczy, które są niedookreślone i warto by się nad tym zastanowić, jak to skonstruować, jeżeli to ma być rzeczywiście decyzja, czy ciała doradczego w postaci rady, która powiedzmy deleguje swoich przedstawicieli do rady nadzorczej centrum, czy nie. I moje propozycje, że w związku z tym, że tak naprawdę od 19 grudnia rozpoczęły się oficjalnie konsultacje społeczne tego aktu prawnego, bo on się 19 grudnia pojawił jako akt prawny, jako projekt. Dotychczas to była jakaś tam propozycja.
To po pierwsze pytania, dlaczego na tej liście spotkań nie ma Warszawy i Krakowa, dosyć silnych ośrodków działalności organizacji pozarządowych. No, odnosi się wrażenie, że trochę się Państwo sektora w tych dwóch miastach boicie, że jak ludzie przyjdą, skrytykują, no to nie za bardzo będzie o czym rozmawiać. Tak? I nagle się okazuje, że w województwie mazowieckim bardzo dobrze, że się odbywają konsultacje w Radomiu, no ale ilość organizacji uczestniczących w Radomiu jest niewielka. Tak? W Toruniu, gdzie Państwo przeprowadzaliście konsultacje, 7 organizacji uczestniczyło w konsultacjach, w tych spotkaniach, więc to te konsultacje trochę nie do końca są przygotowane. I moja propozycja dla Rady, żeby jak powiedzmy no, będziemy wypracowywać cokolwiek, żeby odbyło się jednak przed końcem tych konsultacji spotkanie Rady, w jakiej formule nie wiem, ale wraz z zaproszeniem członków wojewódzkich rad pożytku publicznego i porozmawiać, dlatego że to no, też będzie miało wpływ na te struktury i warto by było, żeby to stanowisko było wypracowane również z tymi strukturami, które działają w terenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Witold. Ktoś z Państwa chciałby teraz zabrać głos jeszcze? No, dobrze, to proszę bardzo. To ja mam takie pytanie, bo rozumiem, że powstają też, znaczy trochę dwa ośrodki, tak? Czyli departament w kancelarii pani premier i powstaje Narodowe Centrum. Nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem. Pytanie jest takie, czy tą rolę koordynującą, legislacyjną, która jest bardzo ważna dla samorządów, tak? Interpretacyjną, ja będę dzisiaj się komunikował z departamentem, czy z Narodowym Centrum, tak? To jest bardzo ważne. I muszę ten pogląd teraz, że tak powiem, wyrazić swój, prywatny, nie mówię w imieniu Związku Miast Polskich, ale to jest najgorszy możliwy moment na konsultowanie tego projektu i rozmowy o nim. Przepraszam, że to mówię, ale sytuacja jest niestety taka, a nie inna. I akurat coś, co nosi znamiona nazwy Narodowego Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego, moim zdaniem powinno zostać odłożone na troszkę spokojniejsze czasy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze, to rozumiem, że to na razie by było tyle w dyskusji. Teraz nie na zasadzie jakiegoś podsumowania, tylko dołożenia jeszcze swoich 3 groszy do tej rozmowy. To byłbym też wdzięczny za określenie horyzontu czasowego, w jakim Rada miałaby się wypowiedzieć. Takiego realnego, dlatego że myślę, że to jest temat dla nas tak ważny, że przepraszam, mógłbyś ten mikrofon wyłączyć? Piotr. Przepraszam, dziękuję. Jeszcze takie półgłosy robię. Dziękuję. Temat jest dla nas tak ważny, że ja sobie wyobrażam naszą opinię dosyć szczegółową i solidnie wykonaną. Potrzebujemy na to trochę czasu, bo myślę, że to powinno tak wyglądać, że albo zespół pod przewodnictwem Małgosi, albo jakiś zespół nadzwyczajny, ale to po prostu zależy od Was. Powinien, to z udziałem różnych, możliwie dużej liczby członków Rady nad tym popracować, powinna to być opinia odnosząca się, jak rozumiem, złożona z dwóch części, taka ramowa opinia i później szczegółowe uwagi do różnych rozwiązań. I sądzę, że byłoby niedobrze przyjmować tą opinię w trybie obiegowym. To zresztą już pan Witold Zakrzewski zaznaczył w korespondencji mailowej, bo ja napisałem coś o trybie obiegowym, ale rzeczywiście to nie jest chyba najlepszy pomysł. Powinniśmy się jako Rada spotkać. Co więcej, powinniśmy się spotkać z możliwie dużym udziałem części czy strony rządowej i strony samorządowej. Mamy stosunkowo dużą łatwość po stronie pozarządowej pracy, ale dobrze by było, gdybyśmy znowu mieli taką możliwość takiej dyskusji, z tym, że na tym posiedzeniu to już by musiał być tak dokument na to posiedzenie opracowany, żeby to nie było jakieś wracanie do jakichś podstaw, do jakichś takich dyskusji, tylko żeby to już były konkretne uwagi do naszej opinii. Więc jak będzie pan dyrektor się wypowiadał na koniec, to bym prosił o powiedzenie, że do wtedy i wtedy musimy konkretnie mieć stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego, bo od tego zależy harmonogram naszej pracy. Ja oczywiście
zgadzam się z opinią tutaj, że jest to niespokojny czas politycznie. Zastanawiam się, czy kiedyś będzie jakiś w ogóle spokojny czas i kiedy, więc tu trochę jestem tak podzielony wewnętrznie, ale wydaje się, że te prace są dosyć na dobrej drodze i będą tak czy tak finalizowane, więc wydaje mi się, że miesiąc w jedną czy w drugą stronę to nie jest jakiś problem na tym etapie, tak mi się wydaje intuicyjnie. Tak czy siak, jeśli Państwo będziecie mieli, mówię o Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jeśli Państwo będziecie mieli wyważoną, solidną opinię Rady Działalności Pożytku Publicznego, to może być prawdopodobnie tylko z pożytkiem dla całego przedsięwzięcia. Co do różnych tam szczegółowych uwag, Państwo już je tu zgłaszaliście, więc ja oczywiście nie będę się powtarzał, ale w dwóch sprawach, to jednak chciałbym tu wesprzeć też swoim głosem to, że przede wszystkim konstrukcja Rady Centrum dla mnie też nie do końca jest to jasne. Rozumiem, że dwie osoby, tu przede wszystkim bym chciał podkreślić, że to raczej powinna część pozarządowa Rady, a nie cała Rada te osoby zgłaszać, ale pomijając już to, to ja rozumiem, że to taka jest funkcja, powiedzmy, jakby ją nazwać, przejrzystości, tak, że w tej Radzie zasiadają osoby, które są spoza administracji rządowej, ale to oczywiście nie wystarcza do tego, żeby skutecznie kontrolować agencję jako taką. I ja w tej chwili mówię zupełnie z pamięci, bo przepraszam, bo nawet nie wiem, jak to jest, ale na przykład nie wiem, jak jest zbudowana Rada Nadzorcza PFRON. Czy w Radzie Nadzorczej PFRON to można by na przykład zobaczyć to. Czy tam jest przewaga administracji rządowej, czy nie, czy na czym to jest? Nie musi być żadna analogia, ale to jest również agencja zarządzająca środkami finansowymi, nawet znacznie większymi, jak przypuszczam w wolumenie, bez porównania większymi. Więc tam można było zobaczyć jakieś konkretne przykłady, jakiego rodzaju organy nadzorcze tam są, tak czy siak. Wydaje mi się, że powinna być jakaś przeciwwaga również w kategoriach nawet polityki symbolicznej. Na przykład przewodniczący takiej rady powinna być raczej osoba spoza administracji rządowej. Ale to jest oczywiście moje zdanie. Bo to... Dobrze, to jest jedna rzecz. Druga rzecz i chyba jeszcze ważniejsza to jest taka, ja te uwagi sobie jako osobiste przesłać już panu dyrektorowi, panu Mocykowi. To jest sprawa dotycząca, takie pytanie, czy przy okazji tych zmian można by dyskutować o poszerzeniu czy wzmocnieniu kompetencji Rady Działalności Pożytku Publicznego, ale też pod tym kątem, żeby wytworzyć w ramach, czy w tym procesie, który będzie się wtedy odbywał w Radzie, czy próbować wzmocnić tę funkcję tak zwanego dialogu obywatelskiego. Dlatego, że mamy w tej chwili ciekawy eksperyment w postaci Rady Dialogu Społecznego, który, i to przy tym sobie ciekawy bym się zatrzymał na razie, jeśli chodzi o ocenę, bo to różnie, jak Państwo wiecie, funkcjonuje. Ale tam są regulacje, które wprowadzają tak zwaną quasi-inicjatywę ustawodawczą, nie wiem, czy to się tak fachowo nazywa. To polega na tym, że Rada Dialogu Społecznego może występować z wnioskami w kwestii dotyczącej tego, czym się zajmuje, czyli ogólnie dialogu społecznego, wnioskami dotyczącymi podjęcia prac ustawodawczych albo zmiany istniejących ustaw i rząd musi się ustosunkować do takiego wniosku, w sensie jest to obowiązek ustawowy, to znaczy to nie jest tak, że ta Rada ma bezwzględną jakąś inicjatywę, nie, ale jest to przynajmniej na tym poziomie, że rząd musi na przykład uzasadnić, dlaczego to się tym nie zajmuje, albo zajmuje się tym w inny sposób, ale dlaczego to na takie rozwiązanie idzie. Ja sobie oczywiście zdaję sprawę, że jest zupełnie inna waga gatunkowa politycznie jest Rady Dialogu Społecznego. Tam mamy Stowarzyszenia Pracodawców i Pracobiorców, czyli to są podmioty, które, związki zawodowe, podmioty, które w życiu społeczno-gospodarczym odgrywają
większą rolę niż organizacje pozarządowe, czy w ogóle reszta społeczeństwa obywatelskiego, tak bym to nazwał, było. Ale nie wiem, czy nie warto by się pokusić o jakieś analogiczne rozwiązania. Dobrze, to raz. Ja już to sformułowałem na piśmie, bo tam chodziło o nowy artykuł 35a, analogiczny do przepisów dotyczących roli dialogu społecznego. Druga sprawa to jest taka może mniej ważna na pozór, a dotyczy budżetu. No to jest tak, że jak Państwo pewnie wiecie, budżet Rady w ministerstwie, to nie można powiedzieć, żebyśmy to jakoś biedowali, bo na kanapki, tam wodę, herbatę i dojazdy zawsze jest. Problemy się pojawiają wtedy, jeśli taki organ ma na szerszą skalę na przykład zamawiać ekspertyzy, czy prowadzić tego rodzaju działalność, która ma wartość dodaną dla polityki później. No więc tutaj im większy budżet, tym lepiej. Mówię w sensie w szczególności na takie działania. Ale druga sprawa to jest pewien rodzaj jakby autonomii budżetowej. Ja sobie to tak wyobrażałem, że mogłoby być rozwiązanie, w którym organ administracji państwowej ustala na przykład górną granicę budżetu, ale Rada jest samorządna, jeśli chodzi o jego wykorzystanie w tych ramach, czy w tych granicach i ten budżet uchwala. Zresztą my mamy w Radzie Działalności Pożytku Publicznego podobne rozwiązanie, które może jest Państwu mało znane, w tym roku jeszcze nie zostało zastosowane, ale zwykle tak jest, że my uchwalamy sobie budżet roczny na następny rok, przynajmniej jakiś plan budżetowy w tym skromnym zakresie i to jest coś o co by mi mniej więcej chodziło. Dobrze, to są te uwagi jeszcze z mojej strony i teraz bardzo proszę Pana Dyrektora o głos. Bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystkie uwagi. Chciałem wrócić do idei tej ustawy. To jest mała regulacja, której głównym celem jest stworzenie warunków do przyszłego wdrażania programu rządowego o nazwie Narodowy Program Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jeśli mówimy o funkcjach koordynacyjnych, które czy Narodowe Centrum, czy bardziej Prezes Rady Ministrów przejmuje, to mówimy o tych funkcjach koordynacyjnych, które już są zapisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które wypełnia w tej chwili minister do spraw zabezpieczenia społecznego. Te funkcje zapisane w ustawie o działalności przyjmuje przede wszystkim Prezes Rady Ministrów. A jeśli mówimy o kształcie na przykład kompetencji Rady Działalności Pożytku Publicznego, która ma się stać organem doradczym Prezesa Rady Ministrów. Jej budżecie, być może także zwiększeniu liczby członków Rady Działalności Pożytku. Można zastanowić się także idąc dalej, nad formułą Rady, czy w pełni sprawdza się ta formuła Rady jako miejsce spotkania trzech sektorów, czy nie bardziej funkcjonalna byłaby formuła Rady jako miejsce, przede wszystkim miejsce spotkania znacznie większej liczby środowisk pozarządowych. To są pytania otwarte, pytania, które już zresztą stawialiśmy także w dyskusji nad założeniami Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i w tym obszarze rozwoju instytucji dialogu, stawiając taką tezę, czy takie zadanie, że być może te instytucje, które już funkcjonują i które wypełniają swoje zadanie i których dorobek należy rzeczywiście docenić i uszanować, nie należy wzmocnić o nowe ciało Rady Dialogu Obywatelskiego, która oczywiście miałaby funkcje po części podobne do Rady Dialogu Społecznego, ale przede wszystkim byłaby znacznie w szerszym stopniu reprezentacją sektora obywatelskiego i miejscem spotkania różnych środowisk tego sektora. Stąd pozostawiam na razie to pytanie otwarte dotyczące wzmocnienia kompetencji Rady Działalności już w tej regulacji. Być może głosy, które się pojawią w tej dyskusji,
być może na przykład także samo stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego w tej dyskusji, które wykaże, że odmienne jej ulokowanie, usytuowanie jej jako organu doradczego prezesa Rady Ministrów wymaga także jakiegoś zwiększenia kompetencji po to, aby to przeniesienie nie stało się tylko, nie miało takiego marginalnego charakteru, ale było w pełni funkcjonalnym przeniesieniem. Odpowiadając na szereg pytań szczegółowych, jeśli chodzi o ten tryb szczegółowy, pytanie pana Mierzejewskiego, szczególny tryb zlecenia zadań publicznych opisany w projekcie ustawy o Narodowym Centrum. Chcemy potraktować ten tryb jako swego rodzaju eksperyment, pilotaż w tym zakresie, o czym mówimy od marca tego roku, czyli przeprojektowaniu w ogóle procedur przyznawania środków publicznych opisanych w ustawie o działalności pożytku publicznego. Ona w wielu miejscach, także w tym zakresie, jest mocno kazuistyczna, a z drugiej strony odsyła na przykład w przypadku realizacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich do rozwiązań w ogóle poza ustawowych, do rozwiązań regulaminowych, do regulaminu, który jest załącznikiem do uchwały Rady Ministrów o przyjęciu programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Raczej traktowałbym ten rozdział dotyczący szczególnego trybu realizacji zadań, który będzie miał zastosowanie tylko do jednego zadania, jakim jest nowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i to dopiero najwcześniej od 2018 roku. Oczywiście nie ma mowy tutaj o jakichkolwiek zmianach w trakcie przygotowań do realizacji FIO w 2017 roku, jako właśnie próbę spojrzenia na to, jak to działa i przyjrzenia się temu w kontekście zmian zaproponowanych w programie rządowym. Myślę, i o tym też wielokrotnie już mówiłem, myślę, że patrząc na dotychczasowy dorobek FIO, jednocześnie z dużym uznaniem za to wszystko, za te dzieła, za te rezultaty, które udało się do tej pory osiągnąć, jednocześnie dostrzegamy jego swego rodzaju mankamenty, o tym mówiłem. Na przykład 30% środków alokowanych jest w obszarze działań organizacji pozarządowych o charakterze pomocowym, podczas gdy spektrum działań organizacji obywatelskich jest znacznie szersze. Natomiast niewątpliwie ten mechanizm, który został wypracowany w ramach pierwszego priorytetu FIO, regrantingowy, jest mechanizmem najlepszym, najbardziej wartościowym przede wszystkim, takim, który pozwala docierać do najmniejszych organizacji lokalnych i ten mechanizm regrantingu powinien nie tylko zostać utrzymany, ale także w jakiś sposób wzmocniony w ramach przyszłego FIO. Dwie instytucje, które przejmują kompetencje ministra do spraw zabezpieczenia społecznego. Starałem się to wcześniej omówić. Prezes Rady Ministrów przejmuje funkcje regulacyjne, czyli prezes Rady Ministrów będzie wydawał rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. I prezes Rady Ministrów przejmuje funkcje nadzorcze i kontrolne w odniesieniu do organizacji pożytku publicznego. Narodowe Centrum będzie wykonywało jedynie funkcje czy działania w charakterze, takim powiedziałbym, czysto technicznym w tym zakresie. Głównym zadaniem, główną funkcją Narodowego Centrum jest realizacja programów rządowych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i tu od razu odniosę się do tego pytania czy wątpliwości, którą zgłosił pan Zakrzewski. Tak, chcemy dopracować się w ramach przygotowań do uchwalenia, do przyjęcia Narodowego Programu takiej szerszej platformy, szerszej formuły wspierania przez państwo społeczeństwa obywatelskiego, nie tylko pożytku publicznego. Stąd też poszerzenie tego wątku i mówimy
zarówno w programie, czy w założeniach do programu, jak też już w tym akcie legislacyjnym mówimy o społeczeństwie, czy o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a nie tylko o pożytku publicznym. Myślę, że w tej dalszej perspektywie przygotowywania instrumentów państwowego, rządowego wsparcia dla sektora obywatelskiego, takie poszerzenie perspektywy jest bardzo ważne, jest potrzebne, jest sensowne. Jeśli chodzi o kształt Rady Narodowego Centrum, to rzeczywiście taki był jej, taki był kontekst powołania czy składu Rady, powołania do składu Rady dwóch pozarządowych przedstawicieli desygnowanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, ale oczywiście jest to pytanie otwarte, czy Rada w takim kształcie powinna funkcjonować tak, jak pan Zakrzewski proponuje, żeby w ogóle stała się rodzajem rady nadzorczej, emanacją organów publicznych zainteresowanych funkcjonowaniem, będących swego rodzaju interesariuszami tej instytucji, czy też powinna w znacznie szerszym stopniu uwzględniać czynnik społeczny. I chyba jeszcze jedna rzecz, do której powinienem się ustosunkować, czyli horyzont czasowy. Konsultacje, tak jak zostały one zaprojektowane, potrwają do 31 stycznia 2017 roku. To byłby rzeczywiście najlepszy moment, w którym Rada Działalności Pożytku Publicznego mogłaby wyrazić swoje stanowisko, jak rozumiem, merytoryczne stanowisko z być może nawet z długim katalogiem propozycji do uwzględnienia w projekcie ustawy, ponieważ wtedy najlepiej, najsensowniej można byłoby ewentualnie zastanowić się nad przeprojektowaniem niektórych rozwiązań. Przed skierowaniem projektu ustawy do decyzji przez Radę Ministrów i potem do Parlamentu. To chyba wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to obszerne wyjaśnienie i mam propozycję najpierw co do procedury teraz, mianowicie proponowałbym, żebyśmy ten punkt porządku dziennego niniejszym zamknęli, ponieważ chyba, że komuś coś bardzo na sercu leży po tej wypowiedzi, natomiast się skupili teraz na tym, jak w związku z tym nasza praca powinna wyglądać i wychodząc jakby od tyłu, znaczy najpierw od tej daty, którą pan podał, 31 stycznia, wynika z tego, że powinniśmy w styczniu odbyć posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, prawdopodobnie głównie poświęcone temu zagadnieniu. I tutaj i z pana udziałem, jeśli to jest możliwe oczywiście. Tutaj mam pytanie do sekretarza Rady, jakie terminy albo termin raczej w drugiej połowie stycznia, bo wszakże musimy najpierw w zespole nam tylko pracować, czy też właściwie pod koniec stycznia najlepiej. Czy są jakieś rekomendacje ewentualnie? Nie rozumiem, bo nie słyszę, bo już trochę zmęczony jestem, już słabo słyszę, że nie ma, tak? Nie ma rekomendacji. No jak nie ma rekomendacji, to już sekundeczkę, dobrze. Czy na przykład, jeśli byśmy odbyli posiedzenie, to jest do pana pytanie, w tygodniu, to plenarne, w tygodniu, który się zaczyna 30 stycznia, na przykład byśmy ostateczne stanowisko mieli gotowe na przykład z datą 1 lub 2 lutego, to czy to by było już za późno, że tak powiem, w tym kontekście, czy to by jeszcze było ok? Tak, myślę, że tak, dlatego że konsultacje, data konsultacji, formalna data zakończenia konsultacji dotyczy podmiotów, które zostały zaproszone do tych konsultacji, czyli organizacji pozarządowych. Natomiast oprócz konsultacji trwają jeszcze dwa oddzielne procesy, proces uzgodnień międzyresortowych i proces opiniowania. Rada Działalności Pożytku Publicznego została zaproszona do zaopiniowania projektu ustawy. Jeśli ta data będzie się rzeczywiście zbiegała tutaj, a przekraczała 1 czy 2 dni, to z całą pewnością będziemy mogli uwzględnić. Dziękuję bardzo, bo ja szukam właśnie takiego terminu, żeby możliwie było dużo czasu na pracę zespołu, zanim przejdziemy do posiedzenia plenarnego. Co nas prowadzi do wniosku, że w tygodniu, począwszy tym, który się zaczyna 30 stycznia, a kończy 3
lutego powinniśmy mieć posiedzenie plenarne Rady. I tu chciałbym zwrócić się do Pana z pytaniem, jaki ma Pan wolny termin wtedy? Na razie wolne. Dziękuję. Do Pani Sekretarz, czy jakieś sugestie, na przykład są jakieś dni sejmowe albo jakieś inne wydarzenia? No nie, ale ja myślałem, że my dojdziemy. Proszę bardzo. Ja przepraszam, trochę gubię ciąg logiczny, bo 31 stycznia jest zaraz, biorąc pod uwagę nadchodzące święta, tę miłą atmosferę. I chciałem zapytać, czy my do tego 31 będziemy musieli zaopiniować, rozumiem, projekt, który już będzie poprawiony po wniesionych uwagach, które... Nie. Ten, który jest teraz. Tak? Czyli do tego się będzie... Tak, do tego. Oczywiście. Spokojnie, to jest miesiąc czasu, nawet licząc święta, więc nie... Piotr Rączek. Nie wiem, czy to się teraz to uda, ale ponieważ tak wyraźnie wybrzmiało ten podział na różne procesy w trybie procedowania, to bardzo byłoby fajnie, gdyby rzeczywiście proces opiniowania nie nachodził i nie kumulował się z procesem konsultacji. Byłoby moim zdaniem, i do tego trzeba dążyć, wszystko jedno, czy gdzie Rada będzie, czy będzie tu, czy będzie tam, to już osobna kwestia, do tego, żeby opiniowanie Rady nie pokrywało się z konsultacjami publicznymi, dlatego, że robi się szum informacyjny, to znaczy organizacje zgłaszają uwagi do tego samego dokumentu, co opiniuje Rada i właściwie nie wiadomo, które są ważniejsze uwagi, czy opiniujące, czy konsultacyjne. Dobrze byłoby, żeby opiniowanie przez Radę było albo przed procesem konsultacji, czyli najpierw opiniuje Rada, potem jest proces konsultacji, albo po, to znaczy po wynikach konsultacji Rada to opiniuje. Byłoby to na pewno dla procesu legislacyjnego lepiej. Nie wiem, czy w tym momencie to się da zrobić, ale bardzo byłoby dobrze, gdyby to myślenie o procesie udziału Rady i opiniowania o procesie legislacyjnym dopracować. No dobrze, ale tak. Przepraszam, tylko to jest, widzę te zgłoszenia, zanotowałem i przepraszam, że polemizuję tu z Piotrem Frączakiem od razu, ale ja tylko w sprawie kalendarza polemizuję. Mianowicie, przed procesem konsultacyjnym to się nie da zrobić tego, ponieważ proces konsultacyjny już trwa. Proces się ma zakończyć 31 stycznia i jeżeli byśmy chcieli robić to po procesie konsultacyjnym, to musielibyśmy mieć około miesiąca na to później, tak? Czyli dlatego, że najpierw musimy mieć zespół, potem musimy mieć posiedzenie plenarne i tak dalej. Więc już udzielę głosu, tylko pytanie jest techniczno-organizacyjne do Pana Dyrektora. Co Pan na to? Bo to jest oczywiście dobry pomysł, tylko że też bym chciał, żebyśmy też nie sporządzili opinii w tym momencie, kiedy już nasza opinia niespecjalnie może na coś wpłynąć. Ewentualne późniejsze wystąpienie Rady z opinią na temat projektu ustawy jest możliwe, ale dopiero w procesie legislacyjnym, którego gospodarzem będzie Parlament. Myślę, że taki jest nasz plan, aby w lutym, po zakończeniu procesu uzgodnień, konsultacji i opiniowania, projekt procedować w Komitecie Stałym Rady Ministrów i na posiedzeniu Rady Ministrów, tak aby w lutym projekt trafił do Parlamentu. Dobrze. Dziękuję bardzo. Teraz były dwa głosy Małgosi i Pana głos, tak? Bardzo proszę. I jeszcze Witolda, proszę. Ja niestety do was w kwestii formalnej. Czy mamy przed sobą pismo Pana Ministra Lipińskiego, który mówi wyraźnie, że jeżeli w ciągu 30 dni od daty 19 grudnia Rada nie przedstawi swoich uwag, będzie potraktowana jednoznacznie jak pozytywna opinia. To się trochę wyklucza, przepraszam, bo jest to dokument od Pana Ministra podpisany do jednego jedynkowo. I teraz moje pytanie, czym innym jest przedstawienie uwag, a czym innym jest zaopiniowanie? I ja nie rozumiem z tego pisma, jaka była intencja nadawcy. Czy nadawca, czyli Pan Minister, prosi, ażebyśmy my przedstawili uwagi do dokumentu w trybie normalnej konsultacji publicznej, a następnie zostanie nam przedstawiony dokument do zaopiniowania jako Radzie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie i będziemy w tym procesie dwukrotnie, i to jest moje pierwsze pytanie,
czy też powinniśmy stanowisko wypracowane przez zespół przyjąć dzisiaj, łącznie z ostatnim zdaniem, że prosimy o, nie wiem, umożliwienie zaopiniowania ostatecznej tego wersji dokumentu i tak dalej, i tak dalej, a jako członkowie Rady włączyć się w proces konsultacji wraz ze swoimi organizacjami. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że ja specjalnie rozpoczynając tę decyzję, jak poprosił mnie Krzysztof o głos, powiedziałam, że chciałabym, żebyśmy najpierw podyskutowali, licząc na to, że najpierw będą głosy inne niż te, które były na zespole, a potem przedstawić opinię wypracowaną. Dlatego, że w tym dokumencie myśmy na pierwszym spotkaniu zespołu zgłaszali parę pytań. Na przykład w pierwszym akapicie czytamy o koordynowaniu i organizacji współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. W myśli tego prawa administracja publiczna to także samorządy. To trochę nie zawsze jest do końca chyba taka intencja. My na wszystkie samorządy będziemy mieli taki wpływ, ażeby móc organizować. Teraz pytanie. Czy mamy robić tego typu analizę i pokazywać to, co nam się w tym dokumencie nie podoba i o to jesteśmy zgłoszeni? Czy o opinię, bo mówię, dla mnie to się trochę wyklucza, zwłaszcza z tym listem przewodu. Dobrze, dziękuję. Czy mógłby Pan się teraz do tej jednej kwestii ustosunkować, to znaczy tych terminów i rzeczywiście to, o co Pani Małgorzata się inicjatywa? Jedno oczywiście nie wyklucza drugiego, czyli zgłaszania uwagi i zaopiniowania projektu ustawy, ponieważ projekt ustawy jest, to oczywiście nie jest skomplikowana materia. Ustawa typowo kompetencyjna, przenoszenie kompetencji z niewielkim dodaniem rozwiązań merytorycznych, o których dzisiaj mówiłem, to ten termin 30 dni od dnia 19 grudnia odnosi się rzeczywiście do procesu składania uwag do projektu ustawy, natomiast Rada w każdej chwili może skorzystać ze swojego ustawowych kompetencji zgłoszenia opinii w stosunku do projektu ustawy. W związku z harmonogramem prac nad projektem ustawy, jeśli ta opinia pojawi się w pierwszym tygodniu lutego najpóźniej, to będziemy mogli ją uwzględnić na tym etapie prac legislacyjnych. Jeśli pojawi się ona znacząco później, będzie można mogła być uwzględniona na etapie prac w parlamencie. Przyjmujemy tą informację. Już udzielam głosu. Protokołujemy i przyjmujemy oczywiście tę informację. Jako interpretację też tego pisma, które otrzymaliśmy, i tu powtórzę, żeby nie było wątpliwości żadnych, że z punktu widzenia planów, które ma Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w tym zakresie, najbardziej celowe będzie przedstawienie opinii o projekcie w pierwszym tygodniu lutego. Tak dobrze zrozumieliśmy. Dziękuję. Proszę bardzo. Janusz Kowalski, Naczelna Organizacja Techniczna. Proszę Państwa, ja już nie wypowiadam się, ale trochę się dziwię, bo tak, z jednej strony czytam w uzasadnieniu, że podmioty, na które oddziałuje projekt, to jest 83,5 tysiąca organizacji społecznych. Czyli proszę Państwa, my jesteśmy enklawowi, jak napisano w uzasadnieniu, niemniej jednak, jeżeli w tym uzasadnieniu czytam, że niepokoi słabość organizacji oraz wciąż wymagający poprawy charakter instytucji dialogu obywatelskiego. To ja się zastanawiam, to jak ma ten dialog wyglądać, jak on ma się poprawiać, jeżeli stawia nas się przed takimi terminami czasowymi. A my nie jesteśmy firmą, która pracuje od 8 do 16 i nie ma nic innego do załatwienia. Ja przypomnę Państwu, bo w tym gronie część z Państwa pracowała przy ustawie o stowarzyszeniach. Ten proces po prostu trwał. To nie może być tak, że z jednej strony słyszymy, proszę bardzo, nie przekraczamy termin, wypowiedzcie się, bo ja się zgadzam z kolegami. Czy my będziemy się wypowiadali do tego projektu, czy uwagi do uwag? Kiedy my to zakończymy? Bo proszę Państwa, no proszę nas traktować poważnie. Jeżeli strona rządowa wypisuje w uzasadnieniu, że wymaga poprawy charakter instytucji dialogu obywatelskiego, to zróbcie ten pierwszy krok. Potraktujcie nas poważnie. Potraktujcie, że my musimy ten proces przepracować. Że w nocie Federacji 40 organizacji my musimy wyjść z tym, z kolegami przekonsultować, i my nie będziemy siedzieć od rana do wieczora tylko na tym, bo my się spotykamy w określonych, znaczy powinniście wiedzieć, że nie jesteśmy firmą, tylko działamy w określonych sferach czasowych i pewnym trybie. Dziękuję. Dziękuję. Przepraszam serdecznie, że już dam głos, ale tu chyba jest trochę nieporozumienie, bo
o co chodzi w naszej opinii, to znaczy Rady Działalności Pożytku Publicznego, to jest ten projekt ustawy, o którym mówi pan dyrektor. Nie projekt programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, co jest oczywiście czymś znacznie bardziej obszernym i to tu rzeczywiście się z panem dyrektorem zgadzam, że ta ustawa, ten projekt, tak jak on tutaj ma, ma w dużej mierze taki techniczny charakter i dotyczy, techniczny może przesadziłem, ale taki regulacyjny taki. I głównie właściwie on dotyczy kwestii podziału kompetencji w ramach administracji rządowej. To jest jego i tak naprawdę to przynajmniej my jako strona pozarządowa Rady, to mamy tu ważne sprawy i je będziemy oczywiście zgłaszać, czy jako sama Rada, ale sam ten projekt to nie jest jakaś rzeczywiście bardzo zasadnicza ustawa, ale rozumiem pana też opinię, natomiast też rozumiem, że może żeby trochę tylko tą atmosferę tak poluźnić, myśmy tu już mieli nie takie terminy w równie ważnych sprawach, jak ja sobie przypominam. Jakieś 3-4-dniowe na wyrażanie opinii i tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony ma pan 100% racji, z drugiej strony mój dyskomfort psychiczny, osobisty się trzyma w pewnych ramach w tym momencie, biorąc pod uwagę przeszłość. Też chciałem przypomnieć, ja to nie biorę, nie polemizuję z panem, tylko chciałem przypomnieć, że ten projekt był też w innych ramach, czy założenia do tego projektu wcześniej już dyskutowane i konsultowane w ramach tych ekspertów pracujących w kancelarii itd. Dobrze, ale teraz pan Witold Zakrzewski. Ty jeszcze raz, Małgosiu, i na razie. Znaczy ja w dwóch sprawach. Jedna sprawa techniczna. Jeżeli spotkanie Rady miałoby się odbyć w pierwszym tygodniu od 30 do 3 lutego, no to w zasadzie wychodzą tylko, jeżeli chcemy, żeby uczestniczyli przedstawiciele rządu, to wychodzi pierwszy, drugi, trzeci, ponieważ wtorki są rządowe. Posiedzenie rządu jest we wtorek, w związku z tym nie sądzę, żeby w poniedziałek, wtorek ktokolwiek z rządu się pojawił, tak? To jest sprawa techniczna. Nie ma żadnego posiedzenia Sejmu, Senatu, w związku z tym nie ma. Druga rzecz, nie do końca się zgodzę, że to jest tylko sprawa zmiany kompetencji, dlatego że dosyć znacząco zmienia się ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie. To, że tam się wymienia, że zamiast ministra właściwego do spraw zabezpieczenia jest prezes Rady Ministrów czy prezes Narodowego Centrum, ale to zmienia trochę filozofię myślenia o pożytku publicznym. I pytanie, czy organizacje, czy w ogóle sektor chce w ten sposób myśleć o pożytku publicznym. I to, bo o ile do końca rozdziału 5 to jest czysta ustawa kompetencyjna, rząd chce sobie stworzyć Narodowe Centrum. Proszę bardzo, niech sobie tworzy, tak? Ale od rozdziału 6 to jest tak naprawdę, moim zdaniem, zdemolowanie ustawy o pożytku publicznym. Dziękuję, ale rozumiem, że na ten temat się wypowiemy, Witek. Małgosiu, proszę. Ja bardzo przepraszam, proszę mnie łagodnie traktować. Jest 14:15. Powinniśmy najpóźniej o 15 skończyć posiedzenie. Ja mam jeszcze 4 punkty porządku dziennego i przerwę na kawę, więc to... Ja będę szybko. Ostatnio na pasku TVP Info przeczytałam, że rząd pracuje nad ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Nie znalazłam tego śladu nigdzie, ale jeżeli faktycznie jest tak, że równocześnie idzie praca nad nowelizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie i jednocześnie zmieniamy tą ustawą, zapisy ustawy pożytku i wolontariacie, to jest troszkę dla mnie niezasadne, bo jedna byłaby sprawa, gdybyśmy tamtej ustawy nie chcieli ruszać. I teraz moje pytanie brzmi, nie wiem, mówię tylko to, co przeczytałam na pasku w TVP Info, na ile to jest prawda, na ile to jest błąd dziennikarski i taka praca nie idzie, a jeżeli idzie, to jaka jest szansa, żeby to połączyć dwa w jedno? I drugie moje pytanie zasadnicze do tej ustawy, jest takie, że w tej ustawie raz się mówi, że mamy program rozwoju obywatelskiego, raz mamy programy rozwoju obywatelskiego. W związku z tym, jeżeli pojawia się liczba mnoga, a ustawa nigdzie nie mówi, kto będzie te programy w liczbie mnogiej przyjmował. I to jest moje kolejne pytanie, bo dla mnie jest to wyjątkiem tej części pożytku, jest to ustawa, która jest wykonawcza,
do realizacji projektów społeczeństwa obywatelskiego, a ja bym chciała wiedzieć, kto te projekty będzie przyjmował, jakie one będą miały charakter, bo jak jest jeden, to rozumiem, że to jest ten, nad którym właśnie pracuje zespół przez pana powołany. Jeżeli tych projektów jest wiele, to kiedy one powstają, przez kogo i tak dalej, bo to będzie dla mnie większy program niż jakie wykształcenie ma mieć prezes. Dobrze, dziękuję bardzo. To tak, ja rozumiem, Małgorzata, ja rozumiem, że po to mamy pracować nad tym, żeby się dowiedzieć takich rzeczy. Zanim pan zbierze i będzie powypracowywał naszą opinię, to może poprosić o szczegółowe wyjaśnienia w różnych sprawach, między innymi w tej sprawie również. I od tego właśnie można by zacząć. Zespół mógłby katalog pytań sformułować lub coś takiego i mieć podstawę do pracy jakiejś, chyba że oczywiście pan dyrektor chce od razu na te pytania teraz odpowiadać, to nie ma żadnych przeszkód. Ja tylko miałem nadzieję, że zakończyliśmy merytorycznie ten punkt, bo ja przepraszam, staram się tak jakoś z uporem konsekwentnie doprowadzić i że teraz dyskutujemy nad procedurą naszej pracy. Udzielam Ci głosu. Dziękuję za Twoją uwagę dotyczącą lutego, że niektóre wchodzą w grę, które nie. Posiedzenie Rady będzie 1 lub 2 lutego. Bardzo Państwa proszę o zarezerwowanie sobie tych terminów w kalendarzu. 1 lub 2 lutego i w zależności Pana Dyrektora też proszę o zarezerwowanie. I proszę Panią Sekretarz o uzgodnienie z Panem Ministrem Michałkiewiczem, czy posiedzenie jest 1 lutego, czy 2 lutego, ale żadne inne daty nie będą przez nas już akceptowane. To będzie zadanie trudne, ale wykonalne. Dziękuję bardzo. Teraz Pan Witold Zakrzewski, a potem zrobimy przerwę, dobrze? Bo chociaż 5 minut. Jedno tylko pytanie, żebyśmy wiedzieli, czy pan dyrektor zadeklaruje, że pracownicy Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego będą uczestniczyć w posiedzeniach zespołu w tej sprawie, no bo będziemy zadawać pytania, a chcielibyśmy kompetentne odpowiedzi. Co deklaruje pan? Tak. To nam to jest pomocne. Dziękuję serdecznie. Dobrze. Tak, bardzo oczywiście. Muszę to powiedzieć, stanowczo nie zgadzam się z opinią, że w projekcie ustawy o Narodowym Centrum dokonuje się demolowania ustawy o działalności pożytku publicznego. Nie ma absolutnie na to żadnych dowodów. Żaden z organów społecznych, rada działalności pożytku publicznego nie dostaje szczególnych kompetencji, nie zostaje zmniejszony obszar pożytku publicznego, nie ma żadnej ingerencji bez czy cały obszar związany ze współpracą administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, w szczególności współpracy samorządów, które biorą na swoje barki większość ciężaru związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi. Chciałbym bardzo, aby nie pozostało tutaj po tym posiedzeniu takie przekonanie, że rząd dokonuje jakiegokolwiek zdemolowania dotychczasowych osiągnięć tego, co osiągnięć ustawy, funkcjonowania ustawy o działalności pożytku o wolontariacie. Jeśli chodzi o programy rządowe, artykuł 5 ustawy o działalności pożytku publicznego mówi o tym, kto przyjmuje programy rządowe. Rada Ministrów przyjmuje programy rządowe. Nasze intencje dotyczące jak najszerszego uczestnictwa wszystkich podmiotów zainteresowanych tematką ustawy w konsultacjach, uzgodnieniach i opiniowaniu jednocześnie wiąże się z pewnym harmonogramem przyjęcia prac nad tym projektem ustawy, również związanym z tym, aby w sposób taki przejrzysty, przyjazny i jednocześnie sprawny przyjmować kompetencje, które w tej chwili znajdują się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez nowe organy i także w taki sposób, aby w perspektywie 2018 roku myśleć o jakichś sensownych, konkretnych zmianach funkcjonowania instrumentów, programów już istniejących i tworzyć także nowe programy. Stąd też nasz taki harmonogram, taki, a nie inny harmonogram. Myślę, że w świetle materii tej ustawy, może rzeczywiście, tak jak pan przewodniczący powiedział,
technicznym, ale jednak bardzo ograniczonym zakresie merytorycznym, sprowadzającym się głównie jednak do przenoszenia kompetencji. Można sobie poradzić z tym zarówno z procesem konsultacji, jak i z procesem opiniowania do pierwszych dni lutego. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panu za tą odpowiedź, bo postaramy się. Witold, ja też do końca nie zrozumiałem, co było z tym demalowaniem, ale rozumiem, że to w trakcie prac się nam jakoś wyjaśni. Ja chciałem ogłosić przerwę, ale przed przerwą to proszę bardzo. Panie Przewodniczący, całkowicie się z Panem nie zgadzam i myślę, że będę miał też absolutne poparcie Rady, że przerwa nie powinna trwać 5 minut, a 10 minut. Dziękuję. Muszę ustąpić pod tym naciskiem i godzinie. W związku z tym, ale proszę, zróbmy tak, 14.35, nawet będzie 12 minut, się spotykamy, ale mam ogromną prośbę, spotkajmy się o tej godzinie, jako że naprawdę o 15 chciałbym, żebyśmy to skończyli, bo Państwo pewnie też do domu chcecie dojechać dzisiaj. Jeszcze dziękuję. Mimo braku sygnału. I tak, mamy 20 minut. Mam pytanie, czy jest tu Pan Dyrektor Kołucki na sali? Nie, ale to jest pytanie, czy ma sens, żebyśmy go tu sfatygowali, bo... Ale jest na dole. Aha, jest już na dole, no to ma sens, dobrze. To bo tak myślałem, że to przełożymy ten punkt porządku. Nie, Małgosia w ciągu 5 minut. Nie, to nie ja Piotr realizuje. No, Piotrek realizuje punkt 5 minut. To zaczniemy po kolei. Omówienie wyników ankiety dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w ciałach dialogu, pani Małgorzata Sienica, przewodnicząca zespołu do spraw rozwoju dialogu obywatelskiego. To jest z materiałach, jak rozumiem, tak? Tak, tak. Dobrze, to poproszę o jakiś komentarz typu, że jest to w materiałach albo jakoś. To, zostałem poproszony, żeby to pokrótce powiedzieć o tym, co się wydarzyło na zespole, który analizował tą ankietę, bo przewodniczyłem temu zespołowi i chcę powiedzieć, że ogólnie wnioski były takie, że bardzo dobrze, że przeprowadziliśmy tą ankietę, że to jest dobry pomysł i padł pomysł, żeby taką ankietę robić w miarę systematycznie. Trochę niepokojące są wyniki ankiety, to znaczy, że poniżej połowy osób, do których została wysłana ankieta, odpowiedziało. Co prawda dotarły informacje o tym, że część osób nie została jakoś skutecznie poinformowana o tej ankiecie, więc to jest kwestia do następnych ankiet, żeby to lepiej rozpropagować. Ustaliliśmy, że ta ankieta powinna zostać opublikowana na stronie Departamentu z prośbą o tym, żeby uzupełnić ją, i tu ponawiam tę prośbę, o uzupełnienie listą komitetów czy listą instytucji, które odpowiedziały, bo ustaliliśmy na spotkaniu, że nie będziemy jeszcze na razie drukować listy osób, które nie odpowiedziały na ankietę, bo to co prawda żeśmy zapowiadali to, ale to jest początkowo i próbujemy zbudować tą nową świecką tradycję, ale przynajmniej listę tych ciał, które odpowiedziały, czyli które ciała tutaj są reprezentowane. Wyniki są w ankiecie. Rozmawialiśmy też o tym, że konieczne jest przygotowanie takiej propozycji systemu wyborów, żebyśmy nie robili tego ad hoc, ale to się pojawia już od jakiegoś czasu, więc niewątpliwie musimy się tym zająć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytania, jakieś komentarze z Państwa strony? To tak, przede wszystkim serdecznie dziękuję za ten wysiłek podjęty, bo on jest wynikowo imponujący, ale też okazuje się, że ta praca zdecydowanie nie poszła na marne, a wręcz przeciwnie, chociaż refleksja jest, rozumiem, nie taka pozytywna po tym wszystkim, ale to się w pewnym sensie pokrywa chyba z naszymi odczuciami, że jednak ma ta reprezentacja trzeciego sektora w różnych gremiach czasem
pozostawienie co nieco do życzenia, a wydaje mi się, że można na to też pozytywnie popatrzeć, bo jednak ile tam było tych nieodpowiedzianych, około 40%, tak? No to... Dobrze, dziękuję, ale rozumiem, że teraz zrozumiałem, że to będzie jakiś ciąg dalszy tego, to znaczy, że ta praca będzie prowadzona teraz. Tak, jest pomysł na to, żeby tę ankietę, że tak powiem, podrasować i przygotować ją do kolejnego odpalenia, jeżeli będziemy wiedzieli, co z Radą. Dobrze, no co z Radą, to mniej więcej wiemy, no. Albo będziemy tutaj. No chyba, że zakładamy, że konsultacje są fikcyjne, bo jeżeli konsultacje nie są fikcyjne, to oczywiście w konsultacjach i w opiniowaniu może być dużo różnych. Nie wiem, ja mówię, że wiemy, że albo tu będziemy, albo będziemy gdzie indziej. No to jest to, co wiemy. Ale że będziemy, póki co, to wychodzi jakby z tych, przynajmniej z tych dokumentów. Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. Pan dyrektor Kołucki. Wiem, że pan jest, tylko problem jest taki, że myśmy się troszkę opóźnili. Dziękuję, że pan tu z nami jest cały czas. Czy byłby pan uprzejmy przedstawić się w syntetycznej formie, mimo że no, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Oczywiście ja w bardzo dużym skrócie przedstawię. Nawet nie będę przedstawiał, raczej oczekuję państwa ewentualne pytania, dlatego że materiał został przesłany już przed planowanym poprzednim posiedzeniem Rady. Został przesłany dlatego, że zgodnie z programem Rada Działalności Pożytku Publicznego współpracuje z Radą Polityki Senioralnej przy monitorowaniu programu. To znaczy zadaniem monitorowania jest zadaniem Rady Polityki Senioralnej, która może współpracować z Radą Pożytku Publicznego. Rada Polityki Senioralnej na posiedzeniu listopadowym przyjęła sprawozdanie z realizacji programu za rok 2015. Przypomnę, że rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych jest to program, którego celem jest podniesienie jakości życia osób starszych poprzez aktywność społeczną. Czyli nie jest to program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a jest to instrument polityki senioralnej i podnoszenia polityki społecznej na rzecz osób starszych tak naprawdę. Sprawozdanie, które państwo otrzymaliście, to sprawozdanie z edycji 2015. Ono także zostało przedstawione prezesowi Rady Ministrów. Edycja 2016 już też jest praktycznie zrealizowana i już też pewnie na początku roku będziemy pracowali nad sprawozdaniem z edycji 2016. Ale żeby nie zabierać więcej czasu, bo już nasz czas tak naprawdę się praktycznie skończył, to jeżeli państwo macie jakieś pytania, wnioski, czy dotyczące sprawozdania, czy o szeroko programu ASOS, to chętnie państwu odpowiem. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję serdecznie. Pytania do pana dyrektora. Proszę bardzo, pan Jakimowicz. Jedno pytanko takie. Osoba senioralna to w jakim wieku jest? Zgodnie z ustawą o osobach starszych, zeszłoroczną ustawą z 11 września 2015 roku, osoba starsza to jest osoba w wieku 60 lat i powyżej. Dziękuję bardzo. To znaczy, ja mogę dodać jeszcze, jeżeli mogę dodać, że jednocześnie Rada Polityki Senioralnej i Departament pracują nad aktualizacją założeń długofalowej polityki senioralnej i opracowaniem polityki społecznej wobec osób starszych do roku kierunku tej polityki do roku 2030. I jednym z podstawowych założeń jest właśnie redefinicja osoby starszej, tak żeby nie przyjmować granicy wieku, dlatego że na pojęcie osoby starszej no, wpływa szereg czynników, a nie jest to wyznaczone tak naprawdę tylko wiekiem, bo nie może być tak, że osoba w wieku 59 lat i tam 350 dni czy 360 dni jeszcze nie jest starsza, a już następnego dnia jest osobą starszą. No to nie ma sensu żadnego, nie oszukujmy się. Dlatego nad tym też pracujemy. To interesująca praca państwa czeka. Przypuszczam, żeby jakieś inne kryterium ustalić. Bardzo proszę. Jakiś protest chyba będzie, bo to dowiedziałem się, że należy do osób starszych, nie tak? Według mojego samopoczucia to chyba nie bardzo, nie? Więc proszę. Nie jestem, okazuje się, sam w tej kwestii.
skargę konstytucyjną. Ja też już mam zniżkę senioralną na PKP Intercity, ale co... ale... No skąd? No załatwiłem sobie. Ale co chciałem... Porozmawiałem z panem dyrektorem i jakoś mi załatwił. Natomiast ja mam jedno pytanie dotyczące Rady Polityki Senioralnej, to znaczy kto jest w składzie tej Rady teraz? Ile to jest osób przede wszystkim? I w jaki sposób ta Rada jest, jakby to powiedzieć, rekrutowana? Znaczy są jakieś wybory, czy minister mianuje? Ja, pytanie jest szczere i otwarte, bo ostatni raz miałem kilka lat do czynienia z programem ASOS, więc już nie pamiętam, jak to teraz jest. Rada została powołana na początku tego roku, w lutym, a potem i pierwsze posiedzenie inaugurujące było w maju. Szczerze mówiąc, dokładnie nie chciałbym wprowadzić w błąd, bo dokładnej liczby członków nie pamiętam, ale oczywiście było to otwarte, każdy mógł się zgłosić. Większość członków to są przedstawiciele organizacji pozarządowych i analogicznie jak w przypadku Rady Działalności Pożytku Publicznego zostało powołani przez panią minister. Dobrze, dziękuję, bo to może jeszcze taka prośba, czy mógłby nam pan dostarczyć na przykład listę członków Rady, się oczywiście to nie jest jakiś dokument zastrzeżony, bo to by nas może też do sprawozdania po prostu interesowało, żebyśmy mieli trochę przegląd tego, jakie organizacje tam są. Chodzi nie tyle nawet, znaczy nazwiska pewnie muszą być, ale chodzi o przynależność organizacyjną. Oczywiście, lista jest dostępna publicznie, nie mam takiego problemu, żeby dostarczyć taką listę. Dziękuję panu. Jeszcze pytania jakieś z państwa strony, bo rozumiem, że za rok ponownie, znaczy za niecały rok wrócimy do 2016 roku, więc to był cały czas program 2015. Tak, tu jeszcze mogę dodać, że zgodnie z programem na rok 2017 jest planowana rewizja programu, w związku z czym pewnie jeszcze przygotowując aktualizację programu i zmiany w programie, pewnie także kwestia programu ASOS pojawi się też na Radzie. Dziękuję. To dziękuję panu, panie dyrektorze, i dziękuję też za pana pilny udział cały czas w naszym posiedzeniu. Mam nadzieję, że było to również dla pana z jakimś pożytkiem. I wracając do naszego porządku dziennego, teraz jest taki punkt: informacja na temat aktualnych, a także planowanych prac stałych i doraźnych zespołów problemowych. Przewodniczący zespołu, czy ktoś z państwa ma coś na sercu, czy by się chciał, poza tym, co już o czym mówiliśmy, podzielić z nami? Pan Cezary Mirzejewski. I później pan interes. Masz się wyłączyć? Ja próbuję się wyłączyć, ale nie jestem w stanie. Już. Dobra. Ja nie będę mówił o posiedzeniach zespołów tam społecznego, który tam wiele razy się spotykał w różnych sprawach. Uchwały przeszły drogą biegową, tylko mam dzisiaj jedną sprawę, która trafiła w ostatniej chwili do zespołu, a nie zdążyliśmy go zebrać, ale jest sprawa dosyć prosta. Ustawy o pomocy społecznej. Macie tam tą uchwałę w swoich materiałach. Ja przepraszam, bo tak mówię, z dnia na dzień, a jest bardzo krótki termin, ale też chciałbym, żebyśmy zabrali głos. Chodzi o to, żebyśmy wyrazili pozytywną opinię o zmianie ustawy o pomocy społecznej, a polega ona na tym, że osoby posiadające legitymację w stosunku do osób posiadających legitymację członka Korpusu Weteranów o Walkę o Niepodległość przy odpłatności za dom pomocy społecznej, kiedy przypominam, że jest częściowo płaci samorząd, częściowo człowiek, rodzina, samorząd, żeby samorząd mógł w większym stopniu partycypować za samego zainteresowanego, czyli zapłacić za niego. Ta sprawa pojawiła się w parlamencie dosyć właśnie niedawno i rząd jakoś tak szybko zareagował. Dla powstańców warszawskich rząd zaproponował, żeby dla wszystkich uczestników walki, nie wiem, znaczy tych korpusu kombatantów. No i wydaje mi się, że rzecz jest o tyle zacna i powinniśmy ją poprzeć, bo w styczniu już będzie po ptakach, przepraszam, w tym sensie, że już będzie po terminie konsultacji, więc przepraszam członków zespołu, że nie zdążyliśmy przed Radą takiego posiedzenia zrobić, ale wydaje się, że warto jest poparcie. Czyli macie projekt uchwały, że Rada Pożytku pozytywnie opiniuje taką zmianę.
Dziękuję bardzo. Czy ta zmiana polega na tym, że samorząd może więcej dofinansować, czy że musi więcej dofinansować? Może. Krótko mówiąc, może i po prostu zwolnić z opłaty, którą ponosi sam człowiek. Znaczy na wniosek człowieka lub z urzędu samorząd może tak pozytywnie zareagować. To był, jakby w Warszawie się rzecz pojawiła zresztą. Pod warunkiem, że jest to kombatant, a nie członek związku kombatantów. Tak, tak, że chodzi o członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość. Znaczy to przypominam, ta formuła jest nieco węższa niż kombatanci w szerszym tego słowa znaczeniu. Jest to dokładnie, takich ludzi jest dokładnie w domach pomocy społecznej około 900. Dobrze, dziękuję serdecznie. Ktoś ma coś przeciwko pozytywnej opinii w tej sprawie? Nie, to rozumiem, że jednomyślnie przyjęliśmy. To jest, rozumiem, coś takiego jak Korpus Inwalidów we Francji, tak? I to mniej więcej taki honorowy, no jakaś taka, dobrze. Dobrze, teraz ktoś, Teresa, przepraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jako Zespół do Spraw Administracji i Bezpieczeństwa Obywateli nie będę mówiła o tym, czym się zajmowaliśmy, bo to są jakby sprawy zamknięte, między innymi prace nad zmianami do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ale chciałam Was zainteresować tym, czym w tej chwili się zajmujemy, ponieważ dziś również rano o 9:00 mieliśmy posiedzenie zespołu. I właściwie jest to któreś spotkanie, które tak naprawdę rozpoczyna też nasze prace nad nieodpłatną pomocą prawną, ponieważ będziemy chcieli zorganizować spotkanie temu poświęcone z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które tym się zajmują, które zajmowały się, a już się nie zajmują. Na te spotkanie chcielibyśmy również zaprosić przedstawicieli, którzy zasiadają w Radzie do spraw nieodpłatnej pomocy przy Ministrze Sprawiedliwości. Także jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia w tym zakresie i chciałby brać udział w pracach, to proszę śledzić mailing i serdecznie zapraszam do współpracy. Serdecznie dziękuję. Piotr Łączak, proszę. Ja mam propozycję, czy może pytanie raczej. W kwestii powołania nowego zespołu, idąc za myślą współprzewodniczącego, pana ministra, który mówił o potrzebie stworzenia programu promującego działalność organizacji, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł i taki zespół, który by przygotował pomysł, czy porozmawiał na temat takiej kampanii w mediach, byłby całkiem sympatyczny. Dziękuję. Witold, w tej sprawie? Tak. Ale nie wiem, czy jest sens powoływania zespołu, jeżeli mamy taki doraźny zespół dotyczący kampanii społecznych, więc on jest, rozszerzyć go i on by mógł z mediami i nie tylko rozmawiać na ten temat. To jedna rzecz. A druga rzecz w sprawie formalnej trochę się wypowiem. Ostatnio obserwuję na przykład głosowania obiegowe. I te głosowania obiegowe moim zdaniem powinny w niej uczestniczyć tylko osoby, które są członkami Rady, a nie wysyłane do 45 czy tam 60 osób. Dlatego, że przy głosowaniu obiegowym jaką ja mam pewność, że na przykład urzędnicy Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego nie głosują za członka Rady. My nie mamy wglądu, jak to głosowanie wyglądało, kto głosował i tak dalej. A wysyłane jest do 45 osób. No, są zasady, które są przyjęte. Uczestniczą członkowie Rady. Tych członków Rady jest określona liczba. W związku z tym ten mailing powinien być do członków Rady, a nie do nieczłonków Rady. I druga sprawa formalna. Zgodnie z regulaminem jest prawo do zapraszania osób na posiedzenia Rady, ale pojawiają się osoby i nie wiadomo, przez kogo one są zaproszone, w jakim celu, kto to jest i tak dalej. No nie wszyscy znamy wszystkie osoby, które przychodzą, więc warto by było, żeby te informacje były wcześniej, kto jest zaproszony, w jakim celu jest zaproszony. Za chwilę strona rządowa będzie przyprowadzać sobie 40-50 osób, no na tej zasadzie, no to może my sobie będziemy zapraszać osoby. Może ktoś po prostu będzie chciał sobie doradców przyprowadzić, którzy będą w tych kwestiach chcieli doradzać. No, ja rozumiem, że jest taka potrzeba, ale są pewne zasady, które są określone regulaminem i przepisami. Dobrze, dziękuję. To są sprawy jakby różne, rozumiem, to jeszcze nie, ale już je poruszyłeś, to tak. Kwestia osobnej listy mailingowej na głosowania, to myślę, to tak powinno być po prostu i trzeba zidentyfikować.
wysyłać, a na które nie należy, na przykład sekretariat i temu podobne. To jest raz. Druga sprawa dotycząca zapraszanych gości. No dzisiaj rozumiem, to nie jest uwaga do dzisiejszego posiedzenia, bo dzisiaj mamy gości, którzy są, referują tematy. Tak? Czy chodzi o to, że pan dyrektor Kaszmarczyk był z panią dr Rymszą? Czy... Znaczy ja obserwuję tutaj, że pan dyrektor Kaczmarczyk to przychodzi to trochę z dużym tabunem osób tutaj, tak? I ja, te osoby w ogóle się nie wypowiadają. Ja rozumiem, że przychodzi osoba, która się wypowiada w konkretnym temacie, no ale przychodzi dlatego, żeby poprzychodzić sobie, no. Mamy gremium, które jest radą określoną, no. Ustalmy zasady. Skoro, jak rozmawialiśmy kiedyś, są pewne zasady zapraszania osób na posiedzenia rady, no to z jednej i z drugiej strony te same zasady powinny obowiązywać. Ja póki co wychodzę z założenia, że jeżeli pojawia się tutaj dyrektor Kaczmarczyk i pojawia się osoba z jego otoczenia, to rozumiem, że jest to zaproszenie współprzewodniczącego ze strony rządowo-samorządowej, bo każdy z nas ma prawo zapraszać tak jakby swoich gości, w związku z czym nie ingeruję w takie rzeczy, ale jest to pytanie, czy nie należy wprowadzić galerii. Na przykład w Radzie Bezpieczeństwa ONZ to są dwa rzędy, może ktoś się z tyłu. Możemy o tym pomyśleć, ale może z całym szacunkiem, ale zostawmy teraz to, bo jest 15, ale temat rozumiem. Ja tylko zwracam uwagę. Nie chciałbym, żebyśmy też dziecko z kąpielą wylali, bo na przykład jak są zapraszani przedstawiciele jakiegoś ministerstwa do jakiejś sprawy, to często jest tak, że jest dyrektor departamentu i jeszcze jakiś jego współpracownik i tak dalej, więc rozumiem, że to nie dotyczy gości zapraszanych do poszczególnych punktów porządku dziennego, tylko dotyczy członków rady i dobrze. Dziękuję. W sprawie jakiej? Przepraszam, że ty... Jedno zdanie. A proszę, ad vocem. Znaczy ja myślę, że tutaj cenna uwaga ze strony pana Witolda i tutaj jest taka sugestia może do departamentu, żeby przygotować może takie, no nie wiem, tabliczki, no bo dużo jest nowych członków. Ja jestem nowym członkiem, nie znam wszystkich członków, bo nawet nie było możliwości jakiegoś zapoznania się. To ja rozumiem, tylko nawet jak przychodzą nowe osoby i wiemy, że te osoby zostały przez kogoś zaproszone, no to taka tabliczka też, żeby była postawiona przed taką osobą, wiemy jak się nazywa, z jakiej instytucji jest. Jeżeli przychodzi z dwoma doradcami, no to też jakieś tam panie z jakiejś tam instytucji i wtedy będzie łatwiej nam rozmawiać, czy jakąś polemikę merytoryczną prowadzić, ale myślę, że stałe tabliczki członków rady też powinny być, bo jak przychodzą goście, no to też niech wiedzą, że to są, czy jesteśmy członkami, tak, czy pracownikami tutaj departamentu, czy innego ministerstwa. Tyle ode mnie. Ja też nie do końca zrozumiałem, czemu na dzisiaj na posiedzeniu są tylko dwie tabliczki. Nie czuję się dobrze z tabliczką, jak nie miałem innych osób z tabliczką, to jest jasne. Żeby departamentowi pracy nie utrudniać, to bym proponował takie rozwiązanie, że członkowie rady mają swoje tabliczki, a przy innych zaproszonych gościach może wystarczy gość, bo inaczej to jak za każdym razem by trzeba było to drukować, to przepraszam, to duży nakład byłby wysiłku, ale już nie, przepraszam. Ale jedno pytanie. Najpierw była Małgosia, a potem to już, proszę. A ja przypomniałem, że jest jeszcze jeden punkt porządku dziennego i to ważny, więc Ja albo po pracy zespołu, albowiem przypomnę, że na pozarządowej części rady postawiliśmy wniosek o to, żeby przegłosować na razie decyzję o tym, że nasi reprezentanci w komitecie monitorującym FIO mają uczestniczyć do... Dziękuję, już nie przeszkadza. Znaczy ja prosiłem jednak, żeby podawać nam informacje, kto jest zaproszony i w jakim celu, dlatego że ja bym chciał wiedzieć, po co te osoby przychodzą. Dla mnie to jest, w takich gremiach jest dziwne, że przychodzi osoba i ja nie wiem, w jakim celu ona przyszła. Dobrze, dziękuję. To znaczy rozumiem, że zaproszenie albo w porządku dziennym trzeba będzie umieścić linijkę czy dwie. Zaproszeni są na przykład referujący to i to, albo to będzie napisane w porządku dziennym, tak, ale może to jest też dobry pomysł, żeby na dzień dobry, jak widać, że jest taka sytuacja też, żeby się przedstawić po prostu, to jest chyba bardzo prosta metoda i spróbujemy tak zrobić.
Strona pozarządowa rekomenduje Radzie Działalności Pożytku Publicznego uchwałę dotyczącą przedłużenia kadencji obecnego Komitetu Sterującego-Monitorującego Programu FIO do czasu zakończenia kadencji poprzedniego Komitetu. Czy są z Państwa strony jakieś głosy przeciw takiej uchwale? Dziękuję, nie ma. W związku z czym poproszę uprzejmie o wpisanie do protokołu, iż Rada Działalności Pożytku Publicznego rekomenduje przedłużenie kadencji Komitetu Sterującego-Monitorującego FIO do momentu powołania nowego komitetu. To po pierwsze. Po drugie, bo ta sprawa jest naprawdę istotna, bo ta kadencja się kończy 31 grudnia. I rozumiem, że to jest decyzja ministra. Dobrze rozumiem? Czy źle rozumiem? To przedłużenie kadencji, tak? No to prosimy pana ministra, żeby przedłużył. I mu to rekomendujemy. Druga kwestia jest taka, że dzisiaj część pozarządowa Rady wskazała dwóch kandydatów na członków i dwóch kandydatów na zastępców członków Komitetu Sterującego-Monitorującego FIO tej następnej kadencji, po tym kiedy się zakończy ta przedłużona, miejmy nadzieję, kadencja tego komitetu, a zostali nimi. Teraz nie wiem, muszę... Nie uda mi się chyba w kolejności określić. Może mi się uda. Pan Przemysław Jaśkiewicz jako członek i zastępuje pana Przemysława Jaśkiewicza pan Suszyński. Pan Dariusz Suszyński. Drugim członkiem rekomendowanym przez stronę pozarządową jest pan Cezary Mijrzejewski i zastępuje go pani Małgorzata Sinica. Tak, także też proszę o zaprotokołowanie, że strona pozarządowa na dzisiejszym posiedzeniu tych nominacji dokonała. A teraz chciałbym poprosić, co? Proszę. Rozmawialiśmy także o tym, że po przyjęciu uchwały, ja pisałam w mailu z prośbą o ogłoszeniu konkursu na nabór członków strony pozarządowej i ja nie odnotowałam, że taki konkurs został ogłoszony. Być może został, tylko ja coś przeoczyłam. Uchwała już jest i obowiązuje, tak więc... To już została przyjęta przez nas. Czy został ogłoszony konkurs? A no właśnie, został ogłoszony czy nie? Nie został. A dlaczego nie? Decyzji ministra. Dobrze, no to... Więc uchwała Rady jest, konkurs nie został ogłoszony, bo jeszcze nie ma decyzji ministra. Taki mamy stan sprawy. No to czekamy na decyzję ministra. Teraz przepraszam, że Państwa uwagę skupię jeszcze na punkcie porządku dziennego, który jest jeszcze w porządku dziennym, a nazywa się omówienie sprawozdania z działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego. No nie jest to dobre sformułowanie, ale to moja wina, działalność Rady Działalności. Ale macie Państwo w materiałach niezwykle interesujące sprawozdanie, które zostało sporządzone, czego nie ukrywam, nie przez mnie, ani nie przez ministra, tylko przez departament. Dużym nakładem, jak Państwo widzicie, sił i energii. To było Państwa życzenie zresztą, żeby takie sprawozdania roczne były. Ja jestem sprawcą w pewnym sensie układu tego, redakcji tego sprawozdania, w sensie jak ono mniej więcej wygląda, więc jeśli macie Państwo jakąś krytykę dotyczącą tego, co w nim jest, a czego nie ma, a co powinno być, to proszę krytykę kierować do mnie. To tyle z mojej strony. Ja prosiłem departament, żeby to było jasne, że to jest sprawozdanie roczne. Przypominam, że nasza kadencja rozpoczęła się 8 października roku 2015, a zatem pierwszy rok upłynął 7 października roku 2016, dlatego to jest za rok sprawozdanie. Jeśli Państwo powiedzmy zaznajomicie się z tym sprawozdaniem, będziecie mieli jakieś do niego uwagi, sprostowania albo uwagi co do formy, jak na przykład powinno wyglądać kolejne roczne sprawozdanie, no to bardzo o to serdecznie proszę. Chyba myślę jednak, że taka forma, w której po prostu dokumentujemy naszą pracę w taki sposób jest chyba sensowna, bo też nam pokazuje, jak żeśmy się wszyscy razem napracowali. Pozwólcie Państwo, że nie będę na ten temat. Proszę bardzo, oczywiście. Odnośnie tego sprawozdania
funkcjonowania Rady. Być może w związku z zaliczeniem mnie do osób starszych czegoś nie widzę, ale miałbym taką propozycję, żeby w następnym być może albo w ramach uzupełnienia do tego sprawozdania, żeby była uwidoczniona frekwencja, prawda, osoby, które brały udział, bo nie tak dawno byłem świadkiem, że na liście obecności było tam przeszło 30, a spotkało nam się nas ledwo kilka osób, więc to też tak, no, myślę, że trzeba byłoby tą kwestię czasem poruszyć. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że sprawozdanie jest przeznaczone dla nas, dla członków, także te dane o frekwencji mogłyby się w nim znaleźć i pewnie powinny. Czyli sprawozdanie na następne okres roczny powinno takie dane zawierać. Tak, tak, umawiamy się tak. Przeciwko temu. Dziękuję bardzo. Cenne uzupełnienie. Dobrze, wobec powyższego, jeśli Państwo są, nie ma jakichś jeszcze innych. Jedną? Proszę bardzo. Znaczy ja zwrócę uwagę, żeby aktualizować stronę internetową, na której są informacje o Radzie. Pan dyrektor Kaczmarczyk nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Strona wprowadza w błąd czytających. No dziękuję. Być może te zmiany tak szybko zachodzą ostatnio, że rzeczywiście można powiedzieć, że jest to epoka zmian dobrych, a zarazem jakże szybkich, ale w tym przypadku też rzeczywiście minęło nieco czasu. Dobrze. Oczywiście. Dziękuję za tą czujność i ponieważ rozumiem, że to była ostatnia sprawa różna, to pozwólcie Państwo, myśmy sobie po stronie pozarządowej już trochę składali dzisiaj życzenia świąteczne i noworoczne, ale nie składaliśmy życzeń pracownicom i pracownikom Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, ale również pana dyrektora Kołuckiego oczywiście nie możemy pominąć tutaj oraz nie powinniśmy pomijać i nie możemy NGO.pl. Dziękujemy sobie. Czy jest ktoś, kogo nie wymieniłem, w sensie nie z nazwiska, tylko z funkcji, to pana? No, ale pan występuje tu w charakterze jakby zastępcy członka, tak? Tak. Dobrze, to panu również składa, znaczy złożmy sobie, znaczy potraktuję tak, że złożyliśmy sobie życzenia świąteczne i noworoczne, ale chciałbym tu bardzo serdecznie podziękować w naszym wspólnym imieniu pani dyrektor departamentu i jej współpracownikom za bardzo dobrą i owocną współpracę w tym roku, za wysiłek włożony w trudnych warunkach brzegowych, żeby nasza praca była możliwie efektywna. Angelika, gratulacje, dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego. Ja dziękuję za te życzenia, dziękuję za te słowa. Państwu dziękuję za wnikliwość, dociekliwość, spostrzegawczość, wystawianie przed nami ciągle nowych wyzwań, dawanie nam szansy, żebyśmy byli coraz lepsi, coraz lepiej i doskonalsi. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście te postępy widać, to fakt. Wyglądacie Państwo na coraz lepszych, doskonalszych, ładniejszych i coraz bardziej zadowolonych. I trzymajmy się tego w naszym dalszym bytowaniu. Pan dyrektor Kątkiewicz, proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja też chciałem w swoim imieniu złożyć przede wszystkim życzenia wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Jednocześnie chciałbym bardzo podziękować za dotychczasową współpracę. Z niektórymi z Państwa współpracuję od niedawna, ale są tacy, z którymi miałem okazję podjąć współpracę od początku istnienia Rady Działalności i Pożytku Publicznego. Było to dla mnie bardzo takie ważne doświadczenie związane z nauką dialogu obywatelskiego, jak ten dialog powinien wyglądać. A więc uczyłem się wraz z Państwem, jak ten dialog powinien wyglądać, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać. Natomiast w związku z tym, że moja współpraca z departamentem, moja misja kończy się
wraz z końcem roku. Chciałbym życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku i mam nadzieję, że za Państwa sprawą ten dialog będzie rozwijał się w dobrym kierunku no, dla dobra sektora obywatelskiego i całego kraju. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo i Piotr, za wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. I to zaskakująca informacja. Będzie nam brakowało Twojej skrupulatności i prawniczego oglądu różnych kwestii. Ja ze swojej strony też miałem przyjemność z Tobą długie lata współpracować. Serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że się zetkniemy jeszcze.